Bliskie Zło, część trzecia. Autor: Bruno Siak. Czyta: Bruno Siak. Za chwilę wysłuchacie trzeciej części powieści Bliskie Zło. Jeżeli nie zapoznaliście się z pierwszą i drugą, to zapraszam. Pozostałe części planuję opublikować do połowy 2022 roku. Zdrowo przyjebane. Mechanik nachylił się nad zderzakiem Toyoty Lecha Bluszcza i cmoknął. Z kącika ust zwisał mu na wpół wypalony papieros. Mężczyzna zmrużył jedno oko, bo dym drażnił mu śluzówkę. Zwinął grube, brudne od smaru palce w pięść i uderzył w blachę. No, ale jakby wszyscy mieli oczy, to bym roboty nie miał, nie? Roześmiał się. Bo ja, blacharz głównie, a nie mechanik, wie pan... Stali w warsztacie Lech Bluszcz, blacharz o nazwisku Skarliński oraz Tadeusz Rak, sąsiad Bluszcza, od którego wcześniej pożyczał samochód. To właśnie Rak polecił ten zakład. Skarliński był jego zięciem i zapewniał, że robota będzie zrobiona dobrze, szybko i za rozsądną cenę. A tamten z przodu, to jak mu tam, może też u mnie naprawi, co? Oberwał nieźle? Nie wiem, nie mam kontaktu ale rurę miał z tyłu i nawet nie poczuł uderzenia. Skłamał bluszcz. Ale rura wygięta! Trochę farby odprysło, ale powiedział, że to stylowo. Lech przygotował sobie to kłamstwo wcześniej, ale i tak wygłosił je mało przekonywująco. No, zajebisty facet, jaki miły! Skarliński wyszczerzył zęby i zaciągnął się papierosem. To na ile pan to wycenia? Zapytał bluszcz. Jak szybko dałoby się to zrobić? Potrzebuję samochodu i to raczej szybko. No, wszyscy potrzebujemy samochodu, nie? Dlatego kaziorę trzepie, nie, ale m, to będzie. Y, szybko się zrobi, bo priorytet nie żebym klienta nie miał, bo u mnie kolejka jak ruski konwój przed kijowem. No jak Teściu mówi, żeby dać dobrą cenę, to dam. Objął Tadeusza raka ramieniem i ubrudził mu koszulę czymś czarnym. To tak pewnie z tysiaczek równo wyjdzie, ale używany reflektor, żarówka, a reszta klepanko i szpachla i będzie wyglądać. Czyli w piątek na wieczór umawiamy się na odbiór. No, raczej w sobotę rano. Bluszcz wyczuł chęć kantu. Nie lubił takich rzeczy. Podszedł bliżej mechanika, tak żeby poczuł jego zdenerwowanie. Zobaczył groźbę na twarzy. Będę w sobotę o dwunastej wycedził powoli, tonem, jakim zwracał się do niesubordynowanych żołnierzy lata temu. Patrzył przy tym Skarlińskiemu w oczy. Umowa to dla mnie umowa. A dla pana? Panie Skarliński? Na no pewnie. Uśmiech na twarzy blacharza nadal był cwaniacki, ale już nie taki bezczelny. To dobrze. Blusz cofnął się o krok. To możemy chyba wracać. Tak. Pewnie jasne. Ech, to na razie Piotrek, zawołał rak do mechanika. Chyba załatwiane, co? Bluszcz nie czekał na koniec tej rozmowy i udał się do samochodu Tadeusza Raka. Nie miał ochoty szukać innego warsztatu, a cena wydawała mu się dobra i czas wykonania usługi również zadowalający. Nie tracił przez to możliwości śledzenia wołodzi, bo rak pożyczył mu samochód i Lech planował przedłużyć to wypożyczenie właśnie do soboty. Wsiadł do samochodu od strony kierowcy, ale nie uruchomił silnika. Zaczął myśleć o śmiornicy i jej członkach. Od dawna tylko o tym myślał. Zdziwił się, bo po śmierci Adama Sasnora wołodnia nie zachowywał się inaczej. Działał w podobny sposób i nawet nie pojechał do klubu nocnego Valeriano, do Grudajewa, swojego mocodawcy. Bluszcz podejrzewał, że organizacja, chociaż dostrzegła śmierć jednego ze swoich klientów, to jednak nie łączyła jej z zabójstwem Kersenia uważali to zapewne za dwa niezwiązane ze sobą zdarzenia i dobrze to działało na korzyść bluszcza były wojskowy czuł w ustach gorzki posmak miał ochotę splunąć ale w końcu przełknął ślinę myślał o dokonanych przez siebie zabójstwach czuł że to zatruwa mu duszę wlewa do środka coś gęstego i cuchnącego Zabił trzech ludzi. Okazało się, że kierowca sasnora również nie przeżył. Bluszcz wiedział, że zasługiwali na śmierć i najprawdopodobniej, pozbawiając ich życia, ocalił niewinne dziewczyny, ale i tak śniły mu się koszmary, podczas których tonął w gęstej krwi. Miewał też momenty na jawie, kiedy gardło zaciskało mu się i zdawało mu się, że nie może oddychać. Za pierwszym razem naprawdę się zdenerwował. Miał wrażenie, że to może być zawał albo wylew. Czuł się tak źle, że miał niemal pewność, że za chwilę umrze, Nie mógł spać przez całą noc i następnego dnia stanął po numerek do lekarza o piątej nad ranem. Ten, po badaniu, zapytał go, czy w ostatnim czasie nie przeżywał silnych emocji i stresu. Kiedy bluszcz przyznał, że tak właśnie było, że ostatnie dni wypełniał stres i złe emocje, lekarz stwierdził, że to najprawdopodobniej był atak paniki. To, że pan czuł, że śmierć jest blisko, nie upewnia, powiedział. To był młody chłopak, co najwyżej trzydziestoletni. To charakterystyczne przy takich atakach, ta pewność śmierci. Bo fizycznie pan wygląda na super zdrowego. Pan biega, serce silne, i naprawdę na ten wiek to ja nawet zazdroszczę formy. Ale jak to, atak paniki? Bluszcz poczuł ukłucie zawodu. Wydawało mu się, że to wstydliwe. Nie ma się czego wstydzić. Pan wygląda na takiego, co nie będzie potrzebował leku. To będzie wracać, ale ataki paniki pogłębiają się jedynie, jak pan nie wie, co się dzieje. Teraz będzie pan wiedział, co się dzieje i szybko pan to opanuje. Trzeba oddychać i wiedzieć, z czym się walczy. Wszystko jest w głowie. A najlepiej zredukować te czynniki stresu, które to powodują. Pan się nie martwi. Mają to strażacy, policjanci, bankierzy. Wszędzie tam, gdzie mamy dużo stresu, i duże stawki. Bluszcz zastosował się do rad internisty i rzeczywiście pomogły. Nie mógł jednak zredukować czynników stresu. Wiedział, że będzie ich coraz więcej, czuł, że nie ma już wyboru. Przekazując sprawę policji, skazałby się na więzienie i miał przeczucie, że winni uniknęliby kary. A on chciał, żeby ponieśli najwyższą karę, bo zasługiwali. Nadal tego chciał. Siedząc w samochodzie i czekając na raka, wciąż zastanawiał się, jak powinien postąpić, czy śledzić wołodzie i likwidować po kolei jego klientów. Wiedział, że sasnora udało mu się zabić dzięki splotowi bardzo szczęśliwych okoliczności. Sprzyjało mu wszystko i wykorzystał okazję. Miał szczęście, pogoda, wypadek i śmierć kierowcy na miejscu. Nie mógł jednak liczyć na taki splot wydarzeń przy kolejnych klientach ośmiornicy na pewno byli to bogaci ludzie i zapewne związani ze światem przestępczym do tego zabicie jeszcze jednego na pewno zwróciłoby uwagę Grudajewa dwóch klientów w krótkim czasie nawet gdyby zginął inaczej jak od kuli stałoby się podejrzane mógł więc zająć się kolejnym opiekunem takim jak Kerseń lub wziąć się za samego Wołodję to go najbardziej kusiło Wołodia. on na pewno znał drugiego opiekuna i wielu klientów Książę wiedział na pewno dużo. Bluszcz mógłby go zmusić do współpracy, przekonać do wyjawienia nazwisk, kontaktów i sposobów działania organizacji. Tylko, że to byłoby nieprzyjemne. Musiałby zastosować tortury, a tego chciał uniknąć. Wołodia nie wyglądał mu na specjalnie odpornego na ból i pewnie poszłoby szybko, ale nie mógł być tego pewien. Książę mógł się bać Grudajewa, Właściciela klubu nocnego Valeriano, jeszcze bardziej niż śmierci. Z zamyślenia bluszcza wyrwał dźwięk otwieranych drzwi od strony pasażera. Tadeusz Rak wrócił i usiadł na fotelu. — Zrobi tak, jak obiecał i nie będzie a Ostrzegłem go, żeby tego nie robił. Mężczyzna podniósł palec, jakby groził małemu dziecku. Sam podał cenę po oględzinach, z którą się nie sprzeczałem powiedział bluszcz i odpalił silnik. Powinien dotrzymać własnego słowa, prawda? I dotrzyma, zapewnił rak, ale w jego głosie Lech nie usłyszał pewności. Zadzwonił dzwonek do drzwi i Lech bluszcz odknął się z zamyślenia. Poszedł zobaczyć, kto go odwiedza. Zajrzał przez wizjer. Kiedy się upewnił o braku niebezpieczeństwa, westchnął. I otworzył drzwi. Pomidory, ogórki, trochę cebuli i pora e, i inne świeże jeżynki, panie Lechu, powiedziała Teresa Dudziak i pokazała torbę. Wpuści mnie pan? Oczywiście, proszę wchodzić. Dziękuję. Ja zjadłem poprzednie, ale ledwo. Kobieta udała się nieco kaczkowa tym chodem do kuchni. Nie była mocno otyła, ale szła, jakby nie miała stawów kolanowych. Potem pomyślał, że mogły ją po prostu boleć i nie chciała ich zginać. Ja nie wiem, jak pani dziękować. Naprawdę dużo jem tych warzyw i codziennie, ale nie mogę nadążyć. To niech pan córce da. Albo niech pan najlepiej jej zawiezie, jak i ja zawożę. Zawożę swoim. No, chudzina taka, że żal patrzeć. No ja wiem, że ogórkiem się nie upasie, ale może od zdrowego będzie miała lepszy apetyt. No dobrze. Może tak. Może spróbuję, powiedział Bluszcz, stojąc wciąż w przedpokoju. Dudziak pokiwała głową i usiadła przy stole w kuchni, ignorując wszystkie subtelne sygnały, jakie jej dawał. Bo ja mam do pana sprawę albo nawet prośbę, powiedziała wzdychając. I pan nawet nie myśli, że te warzywa to jakaś zapłata, nawet jakbym. Nie przynosiła, to pan jest jedyny chyba, co może tę sprawę załatwić. Kobieta dotknęła czoła, jakby miała się zamiar przeżegnać, ale po namyśle jednak zrezygnowała. To niech pani powie. Blusz z ociąganiem zbliżył się do stołu. Nie dlatego, że nie chciał pomagać, po prostu nie wiedział, jakiego rodzaju to będzie prośba, a on nie lubił odmawiać. Bo ja nie, mo ja nie mogę nikogo innego poprosić. Chodzi o ryśka paprockiego. Tak, co z nim? On pije ostatnio ciągle piwo, powiedziała dudziak takim tonem, jakby nie było ważne, że paprocki pije, tylko że akurat pije piwo. Było w promocji i nakupił tego piwska chyba z pięćset puszek. Wszystkie biedronki zjeździł, bo były po złoto osiemdziesiąt za pół litra. Nawet ja kupiłam dwie puszki, ale nie mogłam tego wypić, bo tak śmierdziało mi drożdżami. I teraz zamiast gorzały on ciągle to piwo pije. A może mu ta żona cynk dała, bo ona w biedronce przecież pracuje, nie? Mm, tak, zawsze pił i teraz pije. Bluszcz wzruszył ramionami. Nienowość. Żeby się czymś zająć, wyjął warzywa, włożył do zlewu i zaczął myć pod zimną wodą. Ale on teraz siada sobie na ławce przed moją klatką i przynosi sobie dziesięć puszek w takiej lodówce, takiej plażowej, i siada i pije, bo mu ciepło. I wie pan, co od piwa się chce? No, wie pan? Wiem, przyznał bluszcz. No, sikać się chce, nie? A on sika w piwnicy i to pode mną. Już od kilku dni tak śmierdziało, ale myślałam, że to rura, czy co? Ale piwnice to u nas takie porządne teraz. Kafelki są, a nie jak kiedyś, co nawet żarówki wykręcali. Teraz kafelki i nawet na kłódki zamykane, a on po prostu schodzi tam i leje na ścianę. I nic nie pomaga, jak mu powiedziałam. Podeszłam do ławki i poprosiłam po ludzku tak, żeby mi nie lał. To on ten bezczelnie gada, że on nie sika po piwnicach, kłamał dziad. Myślałam, że już będzie spokój, ale on bezczelnie dalej to robi. I nawet więcej tego piwska na tą ławkę sobie przynosi, a raz nawet to go nakryłam. Ja się specjalnie zaczaiłam na niego. Wyczekałam, aż wstał z ławki i szybciutko pobiegłam do piwnicy i ukryłam się za drzwiami. A jak zaczął lać, to srute drzwi otwieram, że niby z piwnicy właśnie wychodzę. Nawet sobie słoik ogórków przygotowałam na tę okazję. A ten, wie pan, wie pan co? No nie wiem, pani Tereso. No on dalej leje. Moc się pienie na tych kafelkach, płynie strugami, śmierdzi jak w żołnierskiej latrynie, a on nawet Putina nie schował do rozporka tylko z nim tak stoi wywalonym, i nawet nie wstrzymał, tylko dalej leje, i nawet na mnie patrzył. Co pan robi? Pan leje na kafelki. Tak powiedziałam, oburzyłam się, a ten schował w końcu go do rozporka i mówi, że nie leje, tylko akurat zszedł, bo mu klucze spadły. Klucze spadły, słyszy pan? I sobie wrócił na ławkę i dalej pije to swoje piwo. To pani chce, żebym z nim porozmawiał. No tak, i żeby nie lał do klatki, bo ja już nie wytrzymuję tego smrodu. Pan to jest taki, że pana to posłucha, bo ja nie chcę policji na sąsiada nasyłać. Pan to będzie jego ostatnią nadzieją przed policją. Dobrze, porozmawiam, obiecał bluszcz, bo chciał jak najszybciej pozbyć się Dudziakowej z mieszkania. Ale nic nie mogę gwarantować. Ja nie będę mu groził. No, ale tak, żeby pan do rozumu mu przemówił, bo on w ogóle na mnie nie reaguje. Coś pan zrobi, bo to zło. Dobrze, spróbuję. Tylko tak może pan szybko... Bo na akurat teraz siedzi tam i już pije te piwska, chociaż dopiero dziewiąta. Cały dzień będzie chlał i szczał. Dobrze, jak będę wychodził, ale teraz muszę panią przeprosić, bo yy, chcę spakować kilka rzeczy. Teresa Dudziak kiwnęła głową i poczłapała do drzwi. Ja od razu z góry dziękuję, panie Lechu. Naprawdę dziękuję. Kiedy wyszła, Blusz spakował do torby podróżnej szarą taśmę samoprzylepną, czarne, mocne worki na gruz kajdanki i kawałki sznura do wiązania. Postanowił wozić w aucie taki zestaw, by w każdej chwili móc kogoś sprawnie związać i wrzucić do bagażnika. Zakupił też ciężką pałkę, którą nosił przy sobie oraz gaz pieprzowy w żelu. Miał też już przygotowane w schowku trzy urządzenia śledzące. Musiał jedno wymienić w aucie wołodni Bateria miała się rozładować dopiero za dwa dni, ale wolało zrobić to wcześniej. Musiał mieć do tego dogodną sposobność. Poprzedniego dnia próbował do wieczora i nie udało się. Ciągle się jednak wahał, co zrobić. Wiedział, że jeżeli zniknie wołodia, to ośmiornica zrozumie, że ktoś poluje na jej członków. Klienci ukryją się, a kierownictwo zniknie. Bluszcz chciał jednak mieć zawsze opcję porwania wołodii. Oczywiście to też nie było proste, bo Wołodia był wysokim i silnym mężczyzną, który mógł pokonać bluszcza w walce, a także po prostu uciec. Lech odrzucał tylko jedną możliwość, żeby oddać sprawę policji. Był przekonany, że nie będzie działać skuteczniej niż on, a nawet wolniej, że więcej dziewczyn poniesie śmierć, a członkowie ośmiornicy nie zostaną odpowiednio ukarani. To, że ujawniając wszystko, co wie, ryzykował odsiadkę w więzieniu za morderstwo, również miało znaczenie, ale nie decydujące. Wiedział, że próbując zabić ich osobiście, ryzykował śmiercią. To było gorsze niż więzienie. Zarzucił torbę na ramię i wyszedł z mieszkania. Po drodze spojrzał w stronę klatki Dudziakowej. Rzeczywiście. Na ławce siedział Ryszard Paprocki w towarzystwie srebrnej lodówki plażowej. W ręku trzymał puszkę piwa, osłoniętą materiałowym pokrowcem. Bluszcz podszedł do niego natychmiast, z torbą na ramieniu. Obiecał przecież spróbować. A, idzie pan śmietnikowiec, powiedział Poprocki, patrząc bezczelnie na zbliżającego się bluszcza. Chce pan w moim kuble pogrzewać? No i dwie puszki już tam zgniotłem, wskazał na śmietnik obok ławki. Lech z zadowoleniem stwierdził, że słowa Paprockiego go nie zdenerwowały. Wyczuł nawet, że tamten się denerwuje. Musiał przeczuwać, dlaczego przychodzi bluszcz. — Niech pan przestanie urynować w piwnicy w tej klatce — powiedział Lech, wskazując dłonią na najbliższe drzwi. — A bo co? — niech pan przestanie. — A bo co, pytam? — murknął Paprocki. Bluszcz jednak uznał, że sprawa jest zakończona. Sumienie miał czyste. Wiedział, że najprawdopodobniej nic nie wskura, ale obiecał dudziakowej spróbować i obietnicy dotrzymał. Na no co mi zrobisz, śmieciarzu? krzyknął paprocki za oddalającym się spokojnie bluszczem, ale ten nie zwracał już na mężczyznę uwagi. Klub nocny Waleriano. Mieścił się przy jednej z wąskich ulic w śródmieściu. Miał dwa wejścia. Jedno znajdowało się od strony ulicy. Wisiał tam szyld nad przeszklonymi obrotowymi drzwiami i bił w oczy złotymi literami na czarnym tle. Tamtędy mógł wejść każdy, o ile uiścił opłatę, wynoszącą 250 zł. O istnieniu drugiego wejścia nie informował żaden szyld. Bluszcz wyśledził je jednak, objeżdżając okolice. Zobaczył bramę z kilkunastoma miejscami parkingowymi na tyłach kamienicy sąsiadującej z tą, gdzie mieścił się klub. Tam postanowił prowadzić obserwacje. Bluszcz przyjechał po dwudziestej pierwszej, w momencie kiedy Wołodia udał się do jednego z mieszkań swoich kochanek. Wiedział, że następnego dnia wstanie późno i wyjdzie od niej o co najmniej pierwszej lub drugiej po południu. Dlatego postanowił obejrzeć nocny klub, o jakim powiedział mu Sasnor i miał nadzieję, że potem zdąży się jeszcze przespać, by śledzić Wołodię od następnego dnia. Bluszcz postanowił działać w sprawie ośmiornicy wielotorowo. Było to wyczerpujące, ale nie mógł inaczej. Z jednej strony chciał nadal prowadzić obserwacje Wołodii, żeby go doprowadził do kolejnego klienta, a z drugiej chciał także poznać szefa całej organizacji, Grudajewa. Wiedział bowiem, że w końcu ośmiornica dowie się, że ktoś poluje na jej członków. Może nie po śmierci kolejnego klienta, ale na pewno w momencie, gdy bluszcz zajmie się drugim i może już ostatnim opiekunem, takim jak Kerseń. A wtedy będzie musiał szybko odciąć głowę tej organizacji, czyli wyeliminować Grudajewa, zanim ten rozpłynie się jak mgła. Nie wiedział jeszcze, jak to zrobić i czy w ogóle mu się uda, ale postanowił spróbować. Gdyby go zamordowano lub uwięziono, mail na policję i do prasy czekał przygotowany w skrzynce Gmail, ustawiony tak, by wysyłka nastąpiła o siódmej rano. Każdego dnia Bluszcz musiał przesuwać termin w kalendarzu automatycznego wysyłania w aplikacji, by wiadomość nie trafiała do adresatów. Były wojskowy poprawił się na siedzeniu kierowcy. Bolał go już kręgosłup, mokry podkoszulek na plecach przylegał do skóry, ale na parking wjeżdżały kolejne samochody i musiał robić zdjęcia. Nie mógł sobie pozwolić na chwilę nieuwagi. Miejsc parkingowych nie odgradzał do ulicy żaden szlaban, a brama była cały czas otwarta. Kręcił się tam tylko jeden mężczyzna w elastycznych spodniach, białym podkoszulku i marynarce opinającej umięśniony tors. Strażnik miał w uchu słuchawkę. Nosił też broń pod lewym ramieniem. Teren parkingu monitorowały także kamery. Podłożenie urządzenia lokalizującego pod któryś z samochodów po prostu nie mogło się udać. Pozostała obserwacja. Kiedy nadjechało kolejne czarne BMW, Blusz nawet nie musiał sięgać do aparatu. Ten wygodnie leżał na desce rozdzielczej wycelowany tak, by kadr obejmował tylko bramę. Lech obserwował samochód w piętnastokrotnym powiększeniu na ekranie LCD, połączonym z aparatem i nacisnął guzik, by zrobić zdjęcie wtedy, gdy tablice stały się widoczne. Potem BMW zagłębiło się w bramie, odprowadzane wzrokiem przez strażnika klubu Valeriano. Bluszcz trzymał jednak palec na guziku aparatu, wiedział, że po zaparkowaniu po lewej stronie pasażer BMW będzie musiał przejść do wejścia do klubu, które znajdowało się po prawej. I tak się stało. Bluszcz zrobił kilkanaście zdjęć, bo mężczyznę zasłaniał co chwilę szczupły, wysoki ochroniarz. Udało mu się jednak uchwycić twarz, zanim zniknął z pola widzenia. To właśnie chciał zrobić, połączyć ludzi z ich samochodami. Wiedział, że któregoś dnia uchwyci na takiej fotografii samego Grudajewa. Przez dwie godziny udało mu się zrobić zdjęcia czterem samochodom i czterem mężczyznom. Nudził się i zaczął wątpić w sens tego, co robi. Gdy dochodziła dwudziesta trzecia, dostrzegł, że ulicą sunął biały Bentley o wartości ponad miliona złotych. Wszelkie oznaki senności zniknęły. Bluszcz pomyślał, że to bardzo rosyjskie. To był najdroższy z samochodów, jakie zauważył, a i pora przyjazdu mogła być charakterystyczna dla właściciela, o którego atencje zabiegają goście, a nie odwrotnie. Bluszcz poczuł, że serce zaczęło mu silniej bić, czuł się jak łowca, który dojrzał zwierzynę, ale nie była w jego zasięgu. Bentley powoli wjechał w bramę i były wojskowy zrobił zdjęcie rejestracji. Dostrzegł też, że strażnik lekko się ukłonił. To był chyba już koronny dowód na to, że do klubu przyjechał Grudajew. Samochód skręcił jednak w prawo. Bluszcz zaklął siarszyście, wejście do klubu znajdowało się po prawej i wysiadający Rosjanin nie musiał przechodzić przez środek parkingu. Miał tam specjalne miejsce tylko dla niego. Bluszcz stwierdził, że dalsza operacja tamtej nocy nie miała już sensu. Zdjął aparat z deski rozdzielczej i dla pewności wysłał wszystkie zrobione zdjęcia na chmurę. Potem ostrożnie spakował sprzęt i uruchomił silnik auta. Odjechał powoli, uważając, by nie wzbudzić podejrzeń. Kiedy Lech Bluszcz zaparkował pod blokiem opla, pożyczonego od Tomasza Raka, dochodziła pierwsza w nocy. Z ulgą wysiadł z auta, uniósł ręce nad głowę i wygiął się, rozprostowując kręgosłup. Brakowało mu biegania i ćwiczeń. Nie znajdował na nie po prostu czasu. Rano robił kilkanaście pompek i dziesięć podciągnięć. Ale to było za mało, żeby podtrzymać formę i dobre samopoczucie. Przez chwilę miał ochotę, żeby pobiegać chociaż kilkanaście minut, bo noc była ciepła, ale nie parna. Nie padało też przez ostatnich kilka dni i komary już tak mocno nie dokuczały. W końcu jednak zrezygnował, wolał odpocząć. Popatrzył na okna swojego mieszkania. Paliło się światło. Julia i Krystyna jeszcze nie spały, a różnokolorowe światła wskazywały że oglądały jeszcze telewizję. Godzinę wcześniej dostał smsa od nich, że ugotowały barszcz i duża porcja czeka na niego na kuchence w garnku. Wystarczy, że sobie podgrzeje. Poczuł, że żołądek mu się ściska na wspomnienie o zupie. Nie jadł niczego od południa, kiedy to kupił pudło makaronu z kurczakiem. Kiedy wszedł na chodnik, zauważył, że na ławce przed jego klatką drzemie Ryszard Paprocki. Leżał na boku i obejmował ramieniem przenośną lodówkę, czule, jak najukochańszą kobietę. Wokół rozrzucił puszki najtańszego biedronkowego piwa. Lech bluszcz pokręcił głową ze smutkiem, ale zostawił sąsiada w spokoju. Nie miał czasu na takie rzeczy po prostu nie miał czasu. Kiedy otworzył drzwi klatki, ze środka buchnął odór. Nie dość, że paprocki oddawał tam mocz. To nawet nie zadawał sobie trudu, żeby zejść do piwnicy. Lech dostrzegł na kafelkach żółte kałuże, a także ciemne zacieki na bladych ścianach. Smród był obezwładniający. Poszedł na górę, zaciskając zęby. Na trzecim piętrze pod drzwiami mieszkania, też poczuł ostry zapach amoniaku. Paprocki nie opróżnił całego pęcherza, jakby w ostatniej chwili zabrakło mu odwagi, albo wystraszyła go Julia, albo Kristina bo wycieraczka była tylko wilgotna, a nie mokra. Bluszcz włożył klucz do zamka i wszedł do mieszkania. Czuł jak gniew, szarpie się w środku i próbuje się uwolnić. Czekałyśmy na pana, krzyknęła Julia, nie podnosząc się jednak z kanapy. Oglądała z Kristyną film i chyba właśnie rozgrywała się ostatnia scena. Ołtarz i ślub były z reguły w ostatnich scenach. Barsz czeka! Nie może pan podrzelać, panie lechu. Dlaczego nie zadzwonił jak dojeżdżał? To by czekał gotowy. Dziękuję! odkrzyknął Bluszcz, zdejmując buty. Dziękuję, bo głodny jestem. Poszedł do kuchni i postawił garnek na lekkim gazie. Początkowo chciał zignorować sprawę paprockiego, ale poczuł, że jednak nie może. Paprocki spał i nadarzała się okazja, by zakończyć tę kwestię. Wyciągnął rękę. I wyłączył palnik pod garnkiem. Ja jeszcze wyjdę wynieść śmieci, powiedział i wyjął worek z kubła pod zlewem. Ale prawie pusty ja wyrzucała, zaprotestowała Julia. Bluszcz machnął jej ręką, by oglądała dalej film, i zszedł na dół. Zastał paprockiego wciąż leżącego na ławce. Nie poruszył się w ciągu tych kilku minut. Były wojskowy poszedł w stronę śmietnika zastanawiając się po drodze, co mógłby zrobić. Spojrzał na okna w blokach. W większości sąsiedzi spali. W jego pionie paliło się tylko u Eli Pińskiej na czwartym piętrze, u sąsiadki Kersenia. Bluszcz wiedział, że rodzaj reakcji na niepożądane zachowanie należało dobrać do osobowości człowieka, na którego chce się wpłynąć. Lata szkolenia żołnierzy, i to w pierwszej fazie zwykłych poborowych, nauczyły go... Że czasami lepiej działa słowo, a czasami brutalna siła, a innym razem to i to, ale w odpowiednich proporcjach. Wiedział, że z dziećmi sprawa jest inna i że kary tylko zwiększają frustrację i chęć odwetu, ale z dojrzałymi mężczyznami, a już wyjątkowo z takim jak Paprocki, można było użyć wszelkich środków. Oni nie mieli już dla siebie szacunku, więc słowo stawało się nieskuteczne, a nawet kontrskuteczne, a jak było skuteczne, to tylko krótkoterminowo. Postanowił zastosować karę cielesną, która będzie się przypominała Paprockiemu za każdym razem, kiedy zechce coś podobnego zrobić. Bluszcz wyrzucił śmieci, a potem podszedł do samochodu i wyjął taśmę samoprzylepną oraz nóż. Wrócił przed blok do ławki, na której leżał upojony alkoholem mężczyzna i drugi raz ostrożnie się rozejrzał. Nikogo nie zauważył, postanowił działać. Ważna była szybkość i zaskoczenie. Odlepił duży kawałek taśmy i w pierwszej chwili zakleił paprockiemu usta. Zrobił to powoli, tak żeby go nie obudzić. Kiedy miał pewność, że pierwszy okrzyk mężczyzny zostanie stłumiony, poderwał go z ławki i przyduszając lekko kolanem owinął taśmę wokół oczu i kilka razy wokół twarzy, żeby nie mógł krzyczeć. Paprocki był jeszcze na tyle pijany i zaskoczony, że nawet się nie bronił. Mruczał tylko coś nieskładnie i próbował sięgnąć do ust. Bluszcz wykręcił mu ręce i te również skleił taśmą, a potem zaciągnął pijaka do swojego samochodu. Paprocki śmierdział potem i jęczał. Był bardzo pijany i Bluszcz obawiał się, że może zwymiotować. Nie chciałby, żeby udusił się własnymi wymiocinami. Paprocki pod koniec nawet próbował walczyć, bo chyba doszło do niego, że to, co się dzieje, nie jest żadnym snem ani halucynacją. Bluszcz początkowo chciał go wcisnąć do bagażnika, ale po namyśle wciągnął go na tylną kanapę. Tam związał taśmą nogi w kolanach i kostkach oraz poprawił ją na rękach i głowie. Zerknął jeszcze raz na okna sąsiadów w bloku i powoli wyjechał z parkingu. Żadne światło się nie zapaliło. To oczywiście nie gwarantowało, że ktoś go nie widział, ale pomyślał, że jeżeli widział, to trudno, wyprze się potem wszystkiego. Podjechał jedynie trzy kilometry poza miasto do małego leśnego zagajnika obok ogródków działkowych. Tam milcząc cały czas wyrzucił poprockiego zauta na mech. Ten próbował wstać, ale bluszcz przytrzymał go nogą przy ziemi. Wiedział, że to, co ma zamiar zrobić, jest nieeleganckie, a nawet prostackie, ale zdawał sobie też sprawę, że czasami tylko prostackie rozwiązania działają i czasami kara musi być nieadekwatna do winy, żeby zadziałała. Paprocki musiał ją odczuć i zapamiętać i skojarzyć z zachowaniem, które było niepożądane. Dlatego lech Bluszcz, co prawda z niechęcią i pewnym obrzydzeniem, oddał na Paprockiego mocz. Później w obawie, że pijak zacznie wymiotować, zerwał mu taśmę z ust. Mężczyzna zaczął wyzywać swojego oprawcę od najgorszych i miotać groźby pod jego adresem oraz adresem jego rodziny. Bluszcz przez chwilę słuchał pijackiego bełkotu, a potem bez słowa wsiadł do samochodu i odjechał. Wracając do mieszkania, źle się czuł z tym, co zrobił. Wiedział jednak, że było to konieczne, by paprocki przestał robić to, co robił. Kluczowe było również to, żeby pijak nie mógł się dowiedzieć, kto go porwał. Nie mógł być pewien, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy jedna, czy może kilka osób. To pozwalało mu łudzić się, że to był ktoś obcy, przypadkowy, jakiś złodziej, bandyta i dlatego nie musi się mścić. Dzięki temu będzie mógł sobie wszystko wyjaśnić po swojemu i zracjonalizować. Mógł sobie pomyśleć, że złodziej go porwał i zezłościł się, że nie miał przy sobie żadnych pieniędzy i dlatego na niego nasikał. Mógł też udawać przed samym sobą, że to nie miało nic wspólnego z jego zachowaniem i że to właśnie jemu znudziło się już siedzieć na ławce, pić piwo i sikać na klatkach schodowych oraz na drzwi sąsiadów. To było kluczowe, bo Bluszcz wiedział, że prawdziwa zmiana musi się narodzić wewnątrz. On mógł dać tylko bodziec. Maprocki będzie czuł w głębi duszy, za co został ukarany, ale nigdy się do tego nie przyzna, nawet przed samym sobą. Bluszcz nauczył się już czegoś o psychice takich ludzi, i miał nadzieję, że i tym razem intuicja go nie zawiedzie. Okazało się, że nie zawiodła. Prowadzenie czerwonego Mercedesa 230 SL było bardzo przyjemne. Kiedy Bluszcz odebrał go od kolekcjonera, który wypożyczał go na godziny, początkowo jeździł samochodem po mieście dla przyjemności. Pogoda była idealna dla kabrioleta. Przeszkadzały nieco tylko spaliny, unoszące się z innych aut, ale znaczą przejażdżkę o dwudziestej, więc wszystkie warszawskie korki już się rozładowały. Auto było małe, zwinne i niewiele ważyło, więc przyspieszało jak motocykl wyścigowy. Bluszcz czuł się w nim jak James Bond. Przyjemność korzystania z auta psuł jedynie rachunek. Za cztery godziny zapłacił niemal pięć tysięcy złotych. Dodał gazu, wystawił łokieć przez okno i popatrzył na złotego Rolexa, którego również wynajął na wieczór za ciężkie pieniądze. Garnitur i buty również miał jedynie na dwa dni. Chciał wyglądać na bogatego i nieco tajemniczego człowieka. Dlatego... Poniósł takie koszty. Miał nadzieję, że jego plan zadziała. Do klubu Valeriano przyjechało o godzinie 23:20. Przez poprzednie trzy dni, kiedy prowadził obserwacje, Bentley, w którym najprawdopodobniej przyjeżdżał Grudajew, pojawiał się między 23 a 12. .00. Bluszcz miał nadzieję, że jego plan nie spali się na panewce i zostanie wpuszczony przez strażnika na parking. Kiedy skręcił w bramę, mężczyzna jednak zateresował mu drogę. Bluszcz wbił w niego wzrok i przychylił się w fotelu kierowcy. Wyciągnął rękę w stronę umięśnionego strażnika i przywołał go gestem. Musiał działać bezczelnie, żeby traktowano go poważnie. — Pan nie może tu parkować — powiedział ubrany w marynarkę osiłek. Wyraz twarzy miał neutralny. Nie wiedział, na co mógł sobie pozwolić. Lśniący, wypolerowany samochód, złoty Rolex, garnitur zrobiły wrażenie. Bluszcz na tę okazję udał się nawet do Barbera, który przytrzymował mu w modny sposób zarost. Strażnik stanął blisko, ale nie oparł się o drzwi samochodu. Zachowywał respekt. Widocznie nie był początkujący. Wiedział, że jeżeli się nie miało pewności, kto jest kim, to należało zachować ostrożność. — Ale jest miejsce! Powiedział Bluszcz, patrząc na parking za bramą. Ja do szefa, do pana Grudajewa. A, już przyjechał. Wskazał na Bentleya po prawej. Widział ze swojego miejsca jego tylny zderzak. Zerknął na zegarek, po to bardziej by błysnąć złotem, niż po to by sprawdzić godzinę. Strażnik zawahał się. Chciał widocznie porozmawiać z kimś przez radio, może szefem ochrony, ale blusz nacisnął gaz i mężczyzna odruchowo cofnął się były wojskowy wykorzystał okazję, auto było zwinne i wąskie, więc śmignął przez bramę i zaparkował po lewej stronie. Były jeszcze dwa miejsca wolne. Kiedy wyszedł z auta, strażnik stał już przed nim. Jak się pan nazywa? zapytał. Pan jeszcze nie był u nas. Kto jest polecający? To prywatny klub. Bluszcz westchnął i poprawił mankiety koszuli. Był wyraźnie niższy od strażnika i trudno było wydawać się groźnym, ale służył w wojsku i wiedział, jak wzbudzić respekt samym głosem, wzrokiem i tym, jak dobierał słowa. Zaprosił mnie tutaj mój przyjaciel, nieodżałowany przyjaciel, pan Sasnor. Pan musiał go znać, przyjeżdżał tu często. Wspominał wielokrotnie o tym miejscu i usługach, jakie tu oferują. Pamiętasz? Bluszcz przeszedł na ty, żeby zaakcentować dominację, i udało się. Strażnik stracił rezon i pewność. Pan Sasnor był na liście, ale pana nie ma. Mogę zapytać, jak nazwisko? Że chciałby przedstawić pana tam, gdzie trzeba, tylko, tylko wtedy pan wejdzie. Nazywam się Nordeski. Jan Nordeski. Pan poczeka chwilę, panie Nordeski. Strażnik odszedł na kilka kroków i przycisnął słuchawkę do ucha. Rozmawiał przyciszonym głosem z szefem ochrony. Bluszcz wykorzystał chwilę i obejrzał samochody na parkingu. Oprócz Bentleya Grudajewa, teraz był już pewien, że to jego samochód, stały tam dwie drogie limuzyny, marki BMW, czarne i podobne do siebie jak dwie krople wody. Mercedes najwyższej klasy oraz czerwone auto jakiejś amerykańskiej marki, której nie znał. Ochroniarz podszedł do bluszcza. Dobrze, panie Nerdeski, e, może pan wejść, zapraszam. Poszli razem do masywnych, obitych czarnym drewnem drzwi. Otworzyły się niemal natychmiast. Strażnik parkingu oddalił się. A na bluszcza czekała już piękna kobieta w krótkiej, czerwonej, skórzanej spódnicy, białej koszuli i apaszce. — Zapraszamy, panie Nordeski — powiedziała i uśmiechnęła się. — Jestem Joanna i będę się panem zajmować. Niech pan, proszę, idzie za mną. Bluszcz spodziewał się czegoś innego. Sądził, że usłyszy głośną muzykę i tańczących ludzi, jak w filmach o gangsterach. Takie miał wyobrażenie, bo Sasnor nazywał to miejsce nocnym klubem i nawet słyszał muzykę, ale gdzieś niżej, może w piwnicach albo gdzieś z boku. Joanna poprowadziła go na piętro po drewnianych schodach. Tam słyszał tylko dźwięki fortepianu, ale bardzo cicho. Miał jednak wrażenie, że podłoga lekko drży. Młoda kobieta wskazała mu skórzaną kanapę, przed którą stał niski stolik. Bluszcz ze zdziwieniem stwierdził, że musiał być wykonany z jakiegoś egzotycznego drewna, a nie plastiku. Pokój był duży, zajmował całą kondygnację kamienicy. Tu i ówdzie zostawiono jedynie wspierające strop kawałki ścian i kolumny. Na środku zainstalowano również windę, z której mężczyźni i kobiety wychodzili bezpośrednio do swoich kanap i stolików. Nie było tłoczno. Mniej atrakcyjne kanapy stały puste. Za windą znajdował się bar. Kręcił się tam siwy i brodaty barman w czerwonej kamizelce. Na fortepianie nieopodal ubrany we frak pianista grał spokojną melodię. Czego się pan napije? zapytała Joanna. I podała menu, które leżało na szafce obok. Było niewielkie i obłożone czarną skórą. Bluszcz zerknął szybko na uforowane trunki. Ten wasz szampan naprawdę taki dobry? Bluszcz wskazał na butelkę na dolemenu, której cena wynosiła dwadzieścia tysięcy złotych. To była najdroższa butelka w lokalu. Pan wybaczy, ale nie piłam. A chciałabyś? Bluszcz starał się uśmiechać lubieżnie. To było trudne, bo w jakiś sposób wszystkie ładne i szczupłe dziewczyny przypominały mu jego córkę. Wiedział jednak, że jest obserwowany i musiał sprawiać wrażenie człowieka, który wie czego chce i jest zdecydowany dostać to za wszelką cenę. My nie możemy pić na naszej zmianie odparła dziewczyna, ale uśmiechnęła się, jakby ten zakaz nie musiał być przestrzegany. Jeden łyczek nie zaszkodzi zachęcił Bluszcz. Proszę przynieść trzy kieliszki i tę butelkę szampana. I proszę poprosić pana Grudajewa. Chciałbym z nim porozmawiać. Wiem, że oferuje tu wspaniałe usługi, unikalne usługi, których nie znajdzie się gdzie indziej. Chciałbym spróbować tego zakazanego owocu. Wiem, że mi posmakuje i obawiam się, że stanę się uzależniony, tak jak sasnor. Tak właśnie sądzę, po opowieściach Hadasia. On lubił te rzeczy. Miał zawsze ochotę na takie smaki, ale jakoś się obawiał. Dopiero pod koniec, kiedy rak go pożerał, pękły te wszystkie tamy. Joanna uśmiechała się i słuchała, bo za to jej płacili. W jej oczach bluszcz widział jednak pustkę. Twarz się uśmiechała, ale oczy czekały na koniec zmiany. Nie mówił jednak do niej. Ale do mikrofonów i kamer, których wokół było zapewne wiele. A coś jeszcze do tego szampana? Zapytała uprzejmie. Nie, jakbyś była tak miła, Joanno, to przynieś tylko trunek i dobre kieliszki z kryształu. Macie chyba z kryształu. Na twarzy dziewczyny pojawiło się wahanie. No, jak nie macie, to szkoda, ale zapytaj barmana, bo pewnie macie. Szampana nawet najpodlejszego. Trzeba pić w krysztale. A ten, co tu macie, chyba jest dobry, prawda? Tak, zapewniła. Najwyższej klasy. No, to idź po niego już. No idź, idź. Bluszcz odprowadził Joannę wzrokiem. Patrzył na spódnicę ciasno opinającą pośladki i oblizał się. Miał nadzieję, że to zostanie dostrzeżone. Usiadł wygodnie i zaczął rozglądać się po lokalu. Zwracając uwagę głównie na mężczyzn, najczęściej siedzieli w lożach po dwóch albo trzech, ale było też kilku samotnych. Każdemu towarzyszyła dziewczyna, ubrana identycznie jak Joanna, w czerwoną spódnicę i białą koszulę za paszką. Tylko buty były różne, niektóre nosiły czułenka, inne lśniące pantofle, ale większość wysokie nawet do kolan, skórzane kozaki, najczęściej białe lub czarne. Wypasowały do spódnicy albo koszuli. Bluszcza zainteresowali mocno o tyli mężczyźni. Dwóch z klientów, których obserwował na taśmach, było grubych. Przed przyjazdem do klubu Valeriano przypomniał sobie nagrania DVD, które znalazł Kersenia i przejrzał jeszcze raz notatki. Jeden z gości pasował do mężczyzny, którego nazwał w myślach Serdelem. Na filmie miał grube palce, wystające poza stawy paliczków i spuchnięte łydki. Łydek nie mógł teraz dostrzec, bo zasłaniały je spodnie. Był jednak niemal pewien, że w Valeriano przebywał serdel, a wszelkie wątpliwości rozwiały się. Gdy obserwowany mężczyzna wstał i podszedł do baru, wzrost zgadzał się idealnie około 1,65 m. Hut też wyglądał podobnie chociaż chud tak otyłych ludzi Zapewne był zawsze zbliżony. Bluszcz nigdy jednak nie widział go na parkingu za kamienicą. Musiało być jakieś inne wejście, mniej oczywiste, lub Serdel po prostu użył wejścia dla ludzi z ulicy. To jednak wskazywało, że Lech został potraktowany bardzo poważnie i z honorami. Jego przebranie zrobiło wrażenie, a może zadziałało to, że wspomniał Adama Sasnora. W innych mężczyznach nie rozpoznał klientów Kersenia. Może tam się znajdowali, ale niczym nie przykuli uwagi. Bluszcz postanowił jednak zapamiętać Serdela. Jeżeli nie uda mu się spotkać Grudajewa, to chciał przynajmniej wyśledzić samochód o tyłego mężczyzny. Mógł zabić Serdela albo spowodować, że zniknie. Najlepiej to drugie. Gdy Joanna wróciła z butelką szampana i trzema kieliszkami, Bluszcz obejrzał już wszystkich gości. Dostrzegł też obok baru dyskretne drzwi, za którymi znajdowały się schody. Pilnował ich siedzący przy stoliku ochroniarz. Bluszcz wiedział, że to ochroniarz, bo nie obsługiwała go żadna dziewczyna i facet dyskretnie obserwował otoczenie. Przekazałaś moją prośbę panu Grudajewowi, sikorko? zapytał Bluszcz, gdy Joanna zaczęła rozstawiać kieliszki na stoliku. Na końcu postawiła szampana. Mam zawołać kelnera? żeby otworzył? Zapytała, wskazując na butelkę. Nie, umiem się zająć butelką, kochana. Bluszcz uniósł szampan w górę i przyjrzał się pod światło. Widzę, że rzadko ktoś kupuje u was takie trunki, mruknął i wskazał na warstwę kurzu na szkle. Przydałoby się czasem wyczyścić butelki. Taki kurzuszek nieco odbiera apetyt, przynajmniej mnie. Przepraszam pana, Joanna dygnęła uprzejmie. Mam y, kazać wyczyścić, zabrać to? Bo kieliszki są bez skazy, sprawdzałam sama. Zawsze sprawdzam. Nie, siadaj cukierku. Bluszcz sięgnął do kieszeni i wytarł butelkę bawełnianą chustką. Zaraz, spróbujemy tego trunku. Mam nadzieję, że się nie zestarzał za bardzo. Lech powoli zdjął druciany koszyczek i podważył korek. Przez chwilę rozważał, by strzelić nim na salę, ale uznał to za zbyt prostackie. Miał sprawiać wrażenie pewnego siebie, a nie troglodyty. Przytrzymał korek kciukiem. — Mmm, widzę, że Dom Perignon. To powinno być dobre. No, i rocznikowe, jak sądzę. — Tak, tutaj mamy wszystko najlepsze. Szampan cmoknął lekko i z szyjki wydobył się biały dym. Korek został bluszczowi w dłoni. W powietrzu rozszedł się lekko cytrusowy zapach. Bluszcz ćwiczył otwieranie na szampanach zakupionych w Biedronce, które wypiły potem z przyjemnością Julia i Krystyna. Wznosiły toasty za jego zdrowie i spełnienie zamiarów. Tak się spiły, że następnego dnia nie były w stanie iść do pracy. Były wojskowy najpierw nalał Joannie do połowy kieliszka, Kątem oka dostrzegł, że niewielkie drzwi obok baru otworzyły się. Mężczyzna, który ich pilnował, podniósł się i zaczął towarzyszyć niskiemu, ale szczupłemu blondynowi ubranemu w biały, dopasowany garnitur. Szedł wprost na bluszcza, kłaniając się niektórym z gości. Ochroniarz podążał za nim krok w krok. Lech nalał sobie pełen kieliszek, cały czas obserwując zbliżającego się mężczyznę. Był stosunkowo młody. Nie więcej niż czterdzieści lat. Szczupła sportowa budowa. Miał krótką bródkę i jasne wyglądające na niemal siwe włosy. Uśmiechał się lekko, idąc w stronę bluszcza. A więc znał pan sasnora? powiedział, kiedy już zbliżył się do stolika. Jego ton był przyjacielski, zachęcający do rozmowy i miękki. Niemal nie wyczuwało się obcego akcentu. Tak, znałem. Powiedział bluszcz i wstał. Poczuł ciężar na piersi, bo właśnie teraz wszystko mogło się rozstrzygnąć. Przychodząc do klubu Valeriano, pewne ścieżki postępowania już sobie zamknął, ale miał nadzieję, że otworzą się inne. Pan się ze mną napije? Specjalnie, poprosiłem trzeci kieliszek w nadziei, że pan przyjdzie. Joanno, opuścisz nas na chwilkę? Grudajew zwrócił się do dziewczyny, a ta sztywno wstała. Bluszczy zauważył, że się bała, ale swój kieliszek możesz zabrać. Proszę, jak pan nordeski był taki miły, by cię poczęstować, to możesz wypić. W naszym klubie życzenie gościa jest rozkazem. Dziewczyna drżącą ręką wzięła kieliszek i odeszła w stronę baru. O, panią przepędził, a taka miła i ładna. Powiedział Bluszcz. To nie jej zasługa, że ładna, mruknął Grudajew. A miła być musi, panie Nordeski. — Jak mamy rozmawiać o usługach, jakie polecał nasz wspólny, nieudżałowany przyjaciel, to musimy rozmawiać sam na sam. Chyba, że pan woli konwersację o niczym. Bluszcz pokiwał głową i usiadł na kanapie. Grudajew zajął miejsce Joanny. I był od swojego rozmówcy w odległości wyciągniętego ramienia. Ochroniarz oddalił się na kilka metrów i stanął pod ścianą. Czym się pan zajmuje, panie Nordeski? Jeżeli można zapytać, bo nigdy nie słyszałem, żeby pan sasnor o panu wspominał, a kiedy zaproponowałem, że może polecić usługi, z których korzysta innym, zaufanym, powiedział, że on nie ma przyjaciół, tylko samych wrogów. A tu nagle, po jego śmierci, zjawia się pan. I nic o panu nie wiem. Adam mówił, że. Nie ma pan akcentu, ale jednak wyczuwam, powiedział Bluszcz, jakby nie dosłyszał poprzednich słów Grudajewa. Nie okazał zdenerwowania lub niepokoju, chociaż czuł, że coś mu ściska serce i klatkę piersiową. Nie miał wątpliwości, że obok siedzi zimny i okrutny morderca. Który dla pieniędzy i władzy jest w stanie zrobić wszystko. A, to tylko nazwisko powiedział Grudajew po chwili milczenia. Jestem synem dyplomaty. A w Polsce byli dziesięć lat na placówce akurat kiedy byłem dzieckiem i polski przez długi czas stał się nawet moim pierwszym językiem. Taka była wola mojego ojca i matki. Zresztą moja matka to Polka. No. Tak. To wiele tłumaczy. Bluszczowi niepotrzebna była ta rozmowa, ale chciał wytworzyć wrażenie człowieka zblazowanego, któremu nie zależy na pieniądzach, szukającego rozrywki, takiego, któremu się nie spieszy i nie boi się nikogo. A. Czym się pan zajmuje, panie Nordeski? Panie Janie Nordeski. Zajmuję się informacją. Przyszłością się zajmuję. To znaczy? Zewsząd ściągam informacje o wszystkim, co ważne. Teraz niemal wszystko zostawia ślad elektroniczny i wszystko, co jest podłączone do internetu. No, wszystko można wykorzystać. To znaczy, sprawni ludzie mogą wykorzystać. Pan jest hakerem? Bluszcz roześmiał się. Nie, o Boże. Nie, coś tam wiem o tej robocie, ale jak pan mi wierzy. To jest nudniejsze niż praca na taśmie w fabryce przy pakowaniu kartofli w worki. Się te robaczki ściubi na ekranie i ściubi. I najczęściej nic z tego nie wychodzi. Ale czasem wychodzi i wtedy im płacę. Hakerzy, panie Grudajew, to takie łebki z myszkiem pod nosem. Tacy są najlepsi. Bo ich od tego ślęczenia przed monitorem kręgosłupy nie bolą. I są pazerni na pieniądze. Rosjanin uśmiechnął się i Blusz zauważył w tym uśmiechu szczerą wesołość. Miał przed sobą wybornego aktora. Upił łyk szampana. Musiał gryźć się w język, żeby nie przejść od razu do rzeczy, ale chciał, żeby inicjatywa wyszła od Grudajewa. — I co, smakuje panu nasz najlepszy szampan? — No tak, dobry, ale proszę pana, nie jest wart dwudziestu tysięcy. Najwięcej pięć. Ale rozumiem, że musi pan mieć marsze. Grudajew również upił mały łyczek szampana, a potem potrząsnął lekko głową. To jest tylko miejsce. Ja się zajmuję innymi rzeczami, niż sprzedawanie szampana. Ja sprzedaję marzenia i żądze i do tego dowolne. A tuż to, ucieszył się bluszcz. Poczuł, że się poci. Serce biło mu mocno i miał nadzieję, że nie zrobi się czerwony na twarzy. Na wszelki wypadek, żeby mógł to zwalić na alkohol, wypił duszkiem niemal cały kieliszek. Otóż to, panie Grudajew. Adam mówił, że pan to robi idealnie i że można nawet te marzenia wskazać palcem. Można sobie wybrać. Można. Można, przyznał Rosjanin. To się wtedy staje bardziej skomplikowane, kosztowne, ale się da. Adam mówił, że zawsze wybierał. <grym> tak mówił. <grym> to zawsze był trochę chwalipięta. Ja mam jednak wrażenie, że mu zależało na ilości, a nie jakości. On łykał swoje marzenia, zamiast się nimi rozkoszować. Tak jak ludzie, którzy połykają czekoladę, zanim rozpuści się w ustach. Trochę... Przykro się na takie rzeczy patrzy. No, miał mało czasu, mruknął Bluszcz. Wie pan, wskazał na gardło, na to nie ma ratunku. A, jak tu jesteśmy, Grudajew wypił drugi łyk. To może mi pan nieco przybliżyć okoliczności, w jakich zginął. Pański i mój przyjaciel. To nie jest dla mnie do końca jasne. A pan przecież robi w informacji, informacja. To pana karta, towar. Ale informacja kosztuje, powiedział Bluszcz. Tak, ale. Może dam potem jakiś rabat i panu? Adam miał pecha, powiedział Bluszcz. To były dwa samochody. Ciężkie. Złapali go, jak wracał do domu na wąskiej drodze. Jeden uderzył w tył jego Leksusa, kierowca, który nawiasem mówiąc, nie był zawodowcem. Nie opanował poślizgu i auto koziołkowało kilka razy. Kierowca stracił przytomność, a Adam zaczął uciekać. Mordercy znaleźli go w lesie i zastrzelili jak psa. — Skąd te informacje? — Grudajew uniósł brwi. — Pan taki zorientowany, jakby tam był. — Źródło? — Głównie od policji. To najlepsze źródło w takich sprawach. Zabezpieczenia są, ale można je obejść to głównie przez to, że im tak mało płacą, a nie żeby jakieś wielkie hakowanie to było. Najważniejsza zasada bezpieczeństwa jest następująca, panie Grudajew. Gdy masz tajemnicę, to nie spodziewaj się, że będą jej strzegli słabo opłacani ludzie. Hi, tę zasadę łamie niemal każdy. Pracownikom płaci się mało, a chcą, żeby strzegli tajemnicy. Głupota. Tak, tutaj akurat z panem mogę się zgodzić, a więc... Co pana sprowadza, panie Nordeski? Możemy tak wspominać starego przyjaciela, ale chyba coś pana sprowadza. Bluszcz oblizał zęby i popatrzył na jedną z przechodzących nieopodal dziewczyn w czerwonej, obcisłej spódnicy. Chciałbym spróbować tego, co on, Adam. Dokładnie tego samego? A... A można inaczej? Tak, niektórzy nie chcą korzystać do końca. Koniec robi za nich ktoś inny, bo towar jest już wtedy bezużyteczny, albo jest zabierany do odświeżenia. I wtedy jest taniej. Niektórzy nie chcą do końca. Bluszcz poczuł ciepło w piersi. O tym nie pomyślał, a przecież to było oczywiste. Kerseń był mordercą i szaleńcem, zabijał dziewczyny, których jego klienci nie chcieli dokończyć. Ale inni opiekunowie mogli tego nie robić. Mogli wywozić je w jakieś miejsce, by ich rany się zagoiły i by mogły służyć innemu sadyście i mordercy. Tylko ile takich było, musiał się dowiedzieć. A wielu klientów nie doprowadza sprawy do końca? Bluszcz uniósł lekko brwi. Jakby się dziwił. O, na początku to wszyscy chcą do końca roześmiał się Grudajew. Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje na początku w głowie. Gdy czują ich ciepło, zapach, jęki, i błagania, to niektórzy nie mogą. Tak, zatrzymują się na wielu etapach. Powiedziałbym, że połowa nie chce zakończyć i niszczy towar niemal całkowicie. Ale nie przecina ostatniej nici. O, to dziwne, nie takie dziwne, jak się głębiej zastanowić. No ale ja, chcę jak Adam, chcę mieć wszystko w swoim ręku. Blusz spojrzał na Rosjanina. Pozwolił, żeby w oczach zabłysnęła chęć mordu, bo chciał zabijać, chciał umieścić kulę w głowie Grudajewa. — I chcę tego jak najszybciej. — Bez wybierania? — Jak najszybciej. Powtórzył bluszcz, a Grudajew roześmiał się. — Co pan taki niecierpliwy? — Trzeba korzystać z pieniędzy jak się ma, a nie walić na kupę. Śmierć Adama mi uświadomiła parę rzeczy. — No właśnie, na ile kosztuje taka przyjemność, taka do końca. Sto tysięcy euro, powiedział Grudajew. Z góry? Z góry. Gotówka? Najlepiej. I duże nominały. Bardzo sprytnie. Powiedział Bluszcz. Też tak działam. 500 euro to wspaniały banknot. Też lubię. To kiedy? Możemy się umówić na sobotę. Wtedy zaprezentujemy Panu towar. Dostępny od razu. Jak Pan chce, jak najszybciej. Bluszczowi zaschło w ustach. A jaki będę miał wybór? Serce niemal mu stanęło, gdy czekał na odpowiedź. Grudajew upił kolejny łyk szampana i popatrzył w sufit. To zależy jaki rodzaj. Braku jakości. Pan akceptuje. Na początek nie będę wybredny. Co najmniej kilka, może bliżej siedmiu. Bluszcz sięgnął po butelkę. I nalał sobie kolejny kieliszek, by ukryć zmieszanie. Grudajew wstał od stolika, po czym wyjął z kieszeni wizytówkę i położył ją na stole. Widniał tam tylko numer telefonu. Proszę tam zadzwonić. Ten człowiek wyjaśni wszystkie sprawy związane z płatnością i organizacją eventu. Nie ma żadnych wyjątków. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście powiedział Bluszcz. I wstał, by uścisnąć w wyciągniętą dłoń Grudajewa. Była miękka i gładka. Miał ją ochotę zmiażdżyć, ale powstrzymał się i potrząsnął nią tylko lekko. Rosjanin uśmiechnął się, nie pokazując zębów, i ruszył w stronę drzwi obok baru w towarzystwie ochroniarza. Bluszcz wstał od stolika i sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki. — Już pan idzie? — usłyszał głos Joanny. Dziewczyna znowu się przy nim pojawiła. Na dole niedługo mamy występ. Nie, cukiereczku. Bluszczu śmiechnął się przepraszająco. Idę już. Nie smakował panu szampan? Smakował, ale muszę już iść. Wyjął z kieszeni saszetkę i zaczął odliczać banknoty o nominale pięciuset euro. Położył dziesięć na stole, a jedenasty wyciągnął w stronę Joanny. Zrób sobie dzisiaj wolne, mruknął i poszedł w stronę schodów. Bluszcz oddał mercedesa, którym przyjechał, i wrócił przed klub Valeriano dwie godziny później. Tym razem stanął oplem Tomasza Raka przed głównym wejściem, ale w odpowiedniej odległości, żeby nie zostać zauważonym. Czekał na Serdela Grubasa, którego poznał przy jednym ze stolików. Widział go na taśmach, znalezionych u kerszenia. Tak jak się domyślał, mniej zamożni goście nie mieli prawa do parkingu. Wychodzili po prostu przed lokal i najczęściej czekali na nich kierowcy w limuzynach. Serdel wyszedł przed obrotowe drzwi przed czwartą nad ranem i wsiadł do BMW. Blusz zaczął go ostrożnie śledzić. Ale to nie było trudne, bo samochód skręcił jedynie trzy razy i pojechał wprost do kancelarii premiera Rzeczpospolitej na alejach ujazdowskich. Blusz trzymał się daleko i po światłach poznał, że auto wjechało na teren budynku rządowego. Zagryzł wargę. To musiała być służbowa limuzyna, a więc miał do czynienia z wysokim urzędnikiem. Plus był taki, że pewnie będzie w stanie ustalić jego imię i nazwisko. Urzędnik takiego szczebla też na pewno nie posiadał ochrony osobistej, więc sięgnięcie po niego nie mogło być trudne. Bluszczy znowu musiał zmienić priorytety. Plany modyfikował niemal każdego dnia. Zaczynał mieć poczucie, że sprawa go przerosła, że sam nie da rady. Teraz przede wszystkim musiał uwolnić dziewczyny, które trzymał gdzieś Grudajew. Te, które jego zwyrodnialcy bili, torturowali i gwałcili. Ale nie byli w stanie zabić. To było ważniejsze niż karanie winnych. Musiał je uwolnić, zanim Grudajew zda sobie sprawę, że ktoś odkrył jego proceder, bo jeżeli zda sobie z tego sprawę, dziewczyny czekała śmierć. Tylko nie wiedział, gdzie ich szukać. Ten problem musiał rozwiązać. Bluszcz przejechał powoli przed kancelarią prezesa Rady Ministrów. Pojechał prosto, i minął po lewej ambasadę Federacji Rosyjskiej. Był zmęczony, wręcz wyczerpany. Zawrócił auto i pojechał do domu. Nie mógł sobie pozwolić na nieostrożność, zbyt wiele istnień zależało od niego. Lech Bluszcz obudził się o siódmej i poszedł pobiegać. Na długiej trasie często przychodziły mu do głowy rozwiązania spraw nierozwiązywalnych. Miał jeszcze sporo czasu. O dwunastej umówił się na odbiór auta, które według zapewnień mechanika było niemal gotowe i zostało już tylko duperele. Ubrał buty i ruszył truchtem w stronę lasu tego samego, w którym zostawił kilka dni temu ryszarda Paprockiego. Okazało się, że bluszcz nie pomylił się. Osiedlowy pijaczek zrezygnował zupełnie z ławek nie tylko przed jego blokiem, ale z jakichkolwiek ławek. Problem z sikaniem po klatkach schodowych zniknął. Teresa Dudziak nie umieszkała podziękować kolejną porcją warzyw i owoców. Bluszcz biegł spokojnie. Ostatnie dni wyczerpały go i stracił formę. Nie chodziło mu jednak o dystans i czas, ale o oczyszczenie umysłu takie dawały tylko biegi trwające co najmniej półtorej godziny i na taki się wybrał, chociaż już po trzydziestu minutach nogi wydawały mu się ciężkie, jak z betonu. Próbował jednak opróżnić głowę ze wszelkich myśli i mu się udało. Rozwiązanie problemu jednak nie przyszło. Nie wiedział, co miał zrobić. Śledzić wołodzie Wziąć się za Serdela? Czy też może spróbować schwytać Grudajewa? To ostatnie, Wydawało się samobójstwem, ale Bluszcz nie skreślał na tym etapie żadnego z pomysłów. Wszystko jednak było tylko środkiem, bo za główny cel uznawał uwolnienie uwięzionych dziewczyn. Kiedy wrócił do mieszkania, czuł się jednak pełen energii i odświeżony, przynajmniej psychicznie. Właśnie brał prysznic, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi. Zdziwił się, bo nie spodziewał się nikogo. Jego lokatorki pojechały o 5.30 do pracy, a Teresa Dudziak z warzywami była zaledwie dwa dni temu. Z Elizą nie umawiał się już od dwóch tygodni, udając chorobę i wymawiając się wyjazdami. Założył ręcznik i podszedł do drzwi. W wizjerze zauważył, że niespodziewanym gościem jest właśnie Eliza. Zdziwił się, ale wpuścił ją do mieszkania. Ta nie odpowiedziała na jego powitanie, tylko energicznym krokiem wparowała do przedpokoju, a potem weszła do kuchni i usiadła przy stole. — Musimy porozmawiać, tato! Ostry głos wystraszył bluszcza. Jego córka miała bladą twarz i zaciśnięte mocno usta. Zawsze, gdy składała mu wizytę, ubierała sukienki, ale teraz miała na sobie dżinsy i cienką czerwoną koszulę. Dłonie zacisnęła w pięści i wydawała się drżeć na całym ciele. Bluszcz znał swoją córkę. Wiedział, że jest bardzo wzburzona. Od razu pomyślał, że jakoś dotarli do niej ludzie ze śmiornicy. Co się stało? Ktoś ci grozi? To ty mi powiedz, co się stało, tato. Ty mi powiedz, co się stało. Miało przecież cię nie być. Nie chciałeś się spotkać, bo jakieś niby spotkanie, czy choroba, czy teraz może obie rzeczy naraz, co? Bo na chorego nie wyglądasz. Chory chyba nie biega dwudziestu kilometrów. Bluszcz pokiwał głową. Tak, nie jestem chory. Wiem, że nie jesteś, i może to bym zrozumiała, że masz dość swojej córki, bo ci zbrzydło z nią gadania o jakichś pierdołach, to może bym zrozumiała, ale to, co robisz, to naprawdę, naprawdę. Zasłoniła usta i przerwała. Bluszczowi wydawało się, że powstrzymuje płacz. Ale o co chodzi? Zapytał. Nie wiedział, czy nie powinien jej przeprosić i się ubrać, bo czuł się dziwnie, rozmawiając z nią w ręczniku, ale uznał, że to zła chwila. Jeszcze udajesz, że nic się nie stało? Wiem o wszystkim. Wiem, że nic tak nie powinnam, ale mi koleżanka powiedziała, że mężczyznom w twoim wieku czasem z głową coś nie tak, jak dostają dużo pieniędzy. To się dzieje. Niechętnie ale ustawiłam parę alertów na twoim koncie. Szpiegujesz mnie? Bluszczy zmarszczył brwi. Tak, szpieguję. I okazało się, że słusznie to robię, bo jakaś cię już omotała. Skąd one to wiedzą? Muszą mieć jakieś wtyki w banku. No, co było wczoraj? Zegarek? Garnitur? Razem za trzy tysiące? I luksusowy samochód? Kto tyle wydaje, żeby się popisać na randce? No kto? Głupi stary pierdziel! Ja nie byłem na żadnej randce. Eliza, nie kłam już! krzyknęła. Po prostu nie kłam. Matka miała rację, że ty jesteś kłamca. Miała rację, a jak głupia. Wierzyłam. Uwierzyłam. Zasłoniła oczy, jakby nie chciała już go słuchać, ale potem rozmyśliła się i znowu spojrzała na niego połającymi ogniem oczami. No powiedz, kim ona jest? A może to jedna z tych Ukrainek, co tu mieszkają, co? Sobie upatrzyła starego dziadka. Szuga Daddy... Tak to teraz nazywają. Jesteś szuga, daddy? Nie jestem żaden daddy. Posłuchaj, wytłumaczę ci. Bluszcz podszedł do córki i próbował jej położyć rękę na ramieniu, ale Eliza go odepchnęła. Ale najlepsze to jest te pięćdziesiąt tysięcy złotych, co wyjąłeś i przewalutowałeś i wypłaciłeś w euro. Myślisz, że nie wiem? Co ty? Jakąś jej wycieczkę obiecałeś? Jedziesz gdzieś? Eliza. Posłuchaj, to ty posłuchaj, bo o wniosku o pożyczkę hipoteczną też wiem. Widzę, że chcecie wystać do końca ta zdzira. 200 tysięcy pożyczki hipotecznej ci dali, a wnioskowałeś o 400. Po co ci takie pieniądze? Nie powinnaś mnie tak szpiegować. Bluszcz zdenerwował się, nie dlatego, że wszystko wiedziała, ale dlatego, że mu nie ufała. Jak nie powinnam, jak nie powinnam! Dwa dni i wydałeś pieniądze, które myślałam, że ci są potrzebne, a ty je po prostu przejebałeś na jakąś pindę. Nie bądź wulgarna, mruknął. Czuł, że gardło zaciska mu się ze strachu. Czy ją straci? Straci ją, by ratować tamtej dziewczyny. Zacisnął zęby do bólu, by się trochę uspokoić. I to właśnie chcesz powiedzieć. To ci do głowy przychodzi. Nie bądź wulgarna. Tylko to. Nauki takie szpiegowałam cię, bo mi tłumaczono, że faceci po 60 są jak dzieci. Trzeba kontrolować, szczególnie jak mają pieniądze. Bo inaczej mi odpierdala. Nie chciałam wierzyć, bo myślałam, że ty nie. Że ty jesteś wojskowy, jesteś jak kamień. Biegasz, ćwiczysz, jesteś ostry jak brzytwa, że rozmawiać z tobą to. Ech. I tak było. Ja nie wiem, co ci odbiło. Cycki młode zobaczyłeś, czy co? Bluszcz odsunął krzesło i usiadł przy córce. Postanowił, że powie jej prawdę. Niech się dzieje, co chce. Oparł łokcie o stół i westchnął. Potarł mi twarz. Musiał, chciał być już teraz szczery. Zresztą, jak będzie grzebać w jego płatnościach, sama zacznie zadawać pytania. Ale jak Eliza zareaguje na to, że zastrzelił człowieka, i to dwukrotnie. Postanowił jednak, że powie jej prawdę. Musiał powiedzieć prawdę. Córeczko, posłuchaj mnie. Tato, ja posłuchaj mnie. Powiem ci, dlaczego wydałem te pieniądze i dlaczego zachowywałem się inaczej przez ostatnie tygodnie. Trudno ci będzie uwierzyć, ale mam dowody, bezsporne dowody. Eliza otarła łzy i pokiwała głową. Widać było, że szykuje się na najgorsze, ale nie wiedziała, jak bardzo najgorsze będzie to, co usłyszy. No to zamieniam się w słuch, tato. Kiedy Eliza wyszła z mieszkania bluszcza, wyglądała na wstrząśniętą. Gdy słuchała, co zrobił jej ojciec, bladła i czerwieniała naprzemiennie. Kilka razy prosiła go, by przerwał. Bo od emocji rozbalała ją głowa, ale wysłuchała wszystkiego, a potem zadawała pytania i to głównie o to, co specjalnie pomijał, żeby jej nie denerwować. Kazała sobie pokazać jeden z filmów DVD, który wciąż trzymał w szafie pancernej. Łudziła się chyba jeszcze, że wszystko, co usłyszała, było kłamstwem. Usiadła na tapczanie, zupełnie opadła z sił. Boże. Teraz wolałabym, żeby jakaś sycata blondyna wskoczyła ci do łóżka za pieniądze. O, ja pierdolę! Podparła dłonią głowę i wbiła wzrok w dywan. Nadal nie wierzę. To jak. Ja wiedziałam, że ty możesz wiele, ale żeby tak w pojedynkę, całą taką mafię, Tato! Nie chciałem, ale z jednego wyniknęło drugie, a potem z drugiego trzecie. I teraz nie mogę. Nie mogę się zatrzymać. Bluszczy dyskretnie zerknął na zegarek. Za godzinę musiał wyjechać i odebrać od mechanika samochód. I co? Ty będziesz robił to dalej? Nie możesz, tato. Musimy zgłosić to na policję. Kilkanaście dziewczyn gdzieś trzymają odparł spokojnie. One są świadkami. Bez nich nic im nie udowodnią. Wszystko spłonie. Ludzie zaczną umierać, zabiją mnie i ciebie. Wśród klientów jest urzędnik z kancelarii premiera. Myślisz, że nie dowiedzą się, kto zgłosił wszystkie te informacje? A jak zgłosimy anonimowo, to nie będzie świadków, dowodów, niczego. Zabiją je, zabiją te dziewczyny i niedługo zaczną znowu robić to samo. Tak po prostu będzie. I dlatego zacząłeś ich zabijać? Przecież nie jesteś głupi! To samobójstwo! Ja chciałem tylko uwolnić Nadję i musiałem. Zrobiłem to, co musiałem, a później, jak zobaczyłem to, wskazał na szafę i płyty DVD, to nie mogłem im odpuścić. Nie pozwolę im tego robić dalej, a nie przystaną, dopóki żyją. Może i nie, ale dlaczego ty masz być tym, co ich zabija? Jak nie ja, to kto? Eliza? Kto się tym zajmie? Nie odpowiedziała na to. Tylko spuściła głowę. Jak zgłosisz się na policję, to posadzą cię do więzienia za morderstwo i to podwójne. Tak, tak właśnie się stanie. Padną pytania i będą musieli mi postawić zarzuty. Na pewno zostawiłem jakieś ślady, które znajdą. Będę się bronił wszelkimi sposobami, ale może mnie posadzą. Będą mieli na pewno poszlaki. Dowodów nie. Może oni nie, nie będą znowu tacy drobiazgowi? Przecież wiedzą, że zrobiłeś dobrze. Może tak, może nie, Eliza. Jak to mówią, w polskim sądzie racja może być po mojej stronie i to obiektywnie, ale racja racją, a wyrok wyrokiem nie mają związku. Zamilkli i patrzyli przed siebie na szafę pancerną. Nie chcę, żeby cię zabili, tato, powiedziała w końcu Eliza. Bluszcz wyczuł, że drży jej głos. Muszę je znaleźć. Te dziewczyny, jak je znajdę i będą bezpieczne, to ujawnię wszystko policji, powiem wszystko, co wiem, ale nie przyznam się do zabójstw. Coś wymyślę. Obiecujesz? Bluszcz westchnął i dotknął ręki córki. Jak je uwolnię i będą bezpieczne, to koniec tym. Powiadomię policję. Nie chcę, żeby cię zabili, tato? Powtórzyła i kąciki jej ust powędrowały w dół. Wiem, kochana, wiem, że nie chcesz. Bluszcz siedział na ławce przed pomnikiem Chopina w łazienkach królewskich. Obok siebie postawił teczkę, żeby zająć miejsce. Ludzie zbierali się powoli, bo niedługo miał zacząć się koncert. Nie wyglądało na to, że wszystkie ławki się wypełnią, ale wolał dmuchać na zimne. Pianista siedział już przy fortepianie. Ustawiono nad nim olbrzymi biały parasol, bo słońce przypiekało nim osiernie. Czekał i rozgrzewał palce oraz nadgarstki. Mimo upału ubrany był w czarny frak i białą koszulę. Lech bluszcz nie niepokoił się. Wiedział, że Paweł Cusiński przyjdzie. Nie mógł nie przyjść. Pracujący w kancelarii prezesa Rady Ministrów urzędnik miał żonę i dwoje dzieci, trzynastoletnią córkę i dziesięcioletniego syna. Miał, ale nie wyglądał na takiego z rodziną. To zaskoczyło bluszcza. Spodziewał się raczej, że mężczyzna, który torturował i zamordował na jednej staś młodą Ukrainkę, to karierowicz bez rodziny, zepsuty, chory z nienawiści socjopata. Na szczęście rodzina sprawiła, że wszystko stało się prostsze. Wysłał Susińskiemu nagranie, jak bije gwałcie na końcu dusi Ukrainkę. Nie było na nim widać twarzy, ale bluszcz wiedział, że żona pozna bez trudu męża po tym, jak oddycha, po dłoniach, rękach i posturze. Dzieci też by go poznały. Może sąd nie wydałby na podstawie tego wyroku, ale rodzina na pewno. Żona bałaby się z nim żyć pod jednym dachem z mordercą. Bluszczy zastanawiał się, skąd urzędnik, co prawda wysoki i z dostępem do premiera, miał tyle pieniędzy, by zapłacić za usługi Grudajewa. Potem przyszło mu jednak do głowy, że dla każdego cena była inna, dla urzędnika mniejsza, bo pewnie okazywał się przydatny w innych sprawach. Kilka słów o przymiarce do nowego prawa można było wykorzystać na giełdzie, czy spekulacjach w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości. Takie znajomości zawsze się przydawały. Lech bluszcz spojrzał na zegarek. Grubas się spóźniał. Miejsc zaczynało już brakować, przynajmniej tych najlepszych na ławkach i blisko fortepianu. Bluszcz miał na sobie charakterystyczną czerwoną marynarkę. Założył też perukę, okulary i sztuczną brodę. Przez to bardzo się pocił. Nie oglądał się jednak. Jeżeli serdel nie przyjdzie, oznaczało to, że coś kombinował i zaraz bluszcza aresztuje ABW. Były wojskowy był jednak gotowy na takie ryzyko. Był gotowy na o wiele poważniejsze ryzyka. ABW jednak nie aresztowało bluszcza. Pianista zaczął grać drugi nocturn Chopina, a po kilku minutach zjawił się Susiński. Mężczyzna był spocony i ubrany w dres. Nie chciał widocznie, żeby ktoś go rozpoznał. Czego ode mnie chcesz? zapytał. Nie mam pieniędzy. Chcę informacji. Czego? Chcę wiedzieć wszystko, co ty wiesz o tych, co ci umożliwili robienie tego tym dziewczynom. A Boga, ja, ja tylko raz, tylko raz i za temu było. Bluszcza zawsze dziwiło, że tylko największe kanalie wzywały Boga na świadka swoich słów. Interesuje mnie wszystko i nie kłam, bo będę wiedział, że kłamiesz, a wtedy stracę do ciebie zaufanie, a bez zaufania nie ma umowy. Opowiedz cały dzień, jak to wyglądało. Tutaj, teraz? Tak, tutaj, teraz od razu. Ja nie pamiętam. Susiński rozejrzał się tchórzliwie wokół. Wszystkiego nie pamiętam. Za pół godziny nagranie trafi do twojej żony i dzieci. Godzinę później do wszystkich najważniejszych telewizji i gazet, a także stanie się dostępne publicznie dla każdego w internecie. Wysyłka już ustawiona. Nie zatrzyma jej nawet kula w moim mózgu. Bluszcz wyciągnął rękę po torbę i uczynił ruch, Jakbym miał wstać z ławki. Urzędnik wyciągnął rękę i szarpnął go za marynarkę. Bluszcz usiadł. Kazali mi czekać o siódmej rano na postoj taksówek. Wtedy po mnie podjechała. Wsiadłem. W środku kazali mi założyć na głowę kaptur, żeby nic nie widział. Pojechaliśmy jakieś dziesięć minut i potem się przesiadłem. Nic nie widziałem i prowadzili mnie za ramię. Usiadłem w drugim samochodzie i tym wieźli mnie ze cztery godziny. Potem opiekun prowadził mnie gdzieś po gałęziach, po, po jakiejś drabinie, Zdzielił mi kaptur dopiero w tamtym pomieszczeniu. Jak wyglądał opiekun? Był wysoki i szczupły, blondyn o takiej przystojnej twarzy. Bluszcz pokiwał głową. Serdel podał rysopis skresenia. A jaki był ten samochód, który jechał? Nisko czy wysoko zawieszony? Raczej wysoko, te, terenowy, ale taki z tych gorszych. Wyczułem to po tapicerce. Przy takich dobrych to nie ma tandetnej tapicerki i czuć to było jak jechał. Gdy przyspieszał to silnik tak rzęził i wszystkim trzęsło. To nie był wóz wysokiej klasy. Bluszcz patrzył na pianistę kończącego utwór i wstał, by oklaskać jego dobry występ. Susiński również wstał, ale wyjął z kieszeni i miętosił w dłoniach batonik energetyczny. Mężczyzna okazał się dla Bluszcza bezużyteczny. Nie dał żadnych informacji o drugim opiekunie, ale mógł jeszcze wiedzieć coś o Grudajewie. Bluszcz jednak zdecydował, że nie będzie go wypytywał. Ten akurat człowiek nie mógł uciec, zasługiwał na śmierć, ale jeszcze nie teraz. Lech nie musiał się spieszyć. Przed odejściem bluszcz jednak spojrzał jeszcze raz na urzędnika, który odpakował baton i zaczął odgryzać duże kęsy. Dostrzegł w jego twarzy coś niepokojącego. Wydawało mu się, że jest na niej ulga, ale nie taka, która wynika z tego, że Blusz miał zamiar odejść, a raczej ulga polegająca na tym, że nie musiał wyjawić rzeczy, której bał się wyjawić. Bluszcz usiadł. Naprawdę chcesz ryzykować? zapytał. I tym razem obserwował twarz Susińskiego. Ta poczerwieniała i zafalowała. Dlaczego tak mówisz? Powiedziałem wszystko, co wiedziałem. A drugi wyjazd. Z tym drugim opiekunem. Nie opowiedziałeś wszystkiego. Bluszcz po reakcji urzędnika od razu poznał, że był drugi wyjazd. Dlaczego skłamałeś Paweł? Miałeś nie kłamać. To złamanie umowy. Dlaczego niby ja mam dotrzymać teraz swojej części? Zaczekaj. Nie kłamałem. Susiński ponownie wyciągnął rękę. Jego twarz się trzęsła ze strachu. Nie pytałeś przecież o drugi wyjazd. Nie powiedziałem tego, ale nie kłamałem! Kto jest drugim opiekunem? warknął Bluszcz. Nie widziałem go, bo tak samo jak wtedy wieźli mnie z workiem, ale mam coś. Wiem jakim samochodem jechał. To też była terenówka, ale ją poznałem, bo mam taką samą. Tylko dlatego poznałem to był Land Rover Defender. Znam wysokość, jak się wchodzi i te siedzenia to na pewno ten samochód. I do tego nowa wersja. Mam taką samą, silnik żyją identycznie. Gdzie z nim jechałeś? Miałem jechać po to. Ale dostał telefon i zostało odwołany. Ja już nie chciałem więcej. Naprawdę nie chciałem. Nie będę już na Boga. Przysięgam na Boga. Może bym ci zaufał, gdybym wierzył, że Bóg jest ci bliski. Co? Susiński wybałuszył oczy. Jego twarz błyszczała od łoju, który wypłynął na skórę. Wyglądało to tak, jakby mężczyzna nasmarował się jakimś tłustym olejkiem. Bluszcz sądził, że mógłby jeszcze coś z niego wyciągnąć, ale niewiele. Mógł mieć tylko informacje operacyjne i przekazał Bluszczowi jedną perełkę. Wybierałeś te dziewczyny? Co? Za? wyjąkał Sosiński. Słyszałeś dobrze. Ja nie wybierałem. Ja dostawałem taką, co, co oni chcieli. Jak mówili na tego, co jeździł Defenderem. Jak go nazywali. Gruzin. Wszyscy na niego mówią Gruzin. Nie podoba mi się to, że muszę ci ciągnąć za język, powiedział Bluszcz. Daję ci jeszcze jeden dzień, żebyś wszystko sobie przypomniał i spisał. Wszystko, co o nich wiesz, wszystko, co pozwoli ich zidentyfikować, a także klientów, takich jak ty. Bluszcz wstał i wyszedł z parku, chociaż pianista zaczął grać jego ulubiony drugi koncert fortepianowy. Lech Bluszcz czuł, że nie miał innego wyjścia. Ścisnął w ręku niedawno zakupiony tejzer. Producent zapewniał, że elektrody wystrzeliwały na pięć metrów, ale nie ufał tym zapewnieniom. Chciał podejść do Wołodii blisko, co najmniej na metr, żeby mieć pewność. Później musiał go sprawnie zapakować do samochodu. Spodziewał się trudności, bo Wołodia był wysokim i ciężkim mężczyzną. Będzie musiał go wlec. Poprawił się na siedzeniu Toyoty i patrzył na wyjście z restauracji. Książę przebywał w środku na randce z kolejną dziewczyną. Bluszczy nie wiedział, czy to była kolejna ofiara dla ośmiornicy, czy jego prywatny podbój miłosny, ale nie obchodziło go to. Postanowił porwać wołodzie, by torturami wyciągnąć z niego lokalizację miejsca, w którym trzymali dziewczyny, lub chociaż informacje, jak znaleźć gruzina bo tamten na pewno wiedział, gdzie to jest. Sam je zapewne tam woził i kontrolował stan dziewczyn. To był priorytet Bluszcza. Uwolnić Ukrainki, które więzili, zgodnie z tym, co obiecał córce. Po tym zamierzał przekazać wszystkie informacje policji. Wszystko, co wiedział, ale bez faktów, które mogły go obciążyć w sprawie zamordowanych członków ośmiornicy. Bluszcz spojrzał na zegarek. Dochodziła dwudziesta w pół do dwunastej zamykano restaurację i Wołodia musiał wtedy wyjść i wsiąść do swojego sportowego auta. Bluszcz rozważał, żeby zrobić to właśnie tam, przed jego samochodem, bo zaparkował w ciemnym miejscu, którego nie obejmował monitoring. Problemem mogła być jednak dziewczyna, którą pewnie będzie chciał gdzieś odwieźć. Bluszcz nie spodziewał się, żeby odjechała taksówką, ale jakby tak się stało, byłby gotowy wykorzystać okazję. Już raz to mu się opłaciło, gdy zamordowała dama Sasnora. Wiedział, że porwanie Wołodi zamykało mu inne ścieżki postępowania. Nie będzie już mógł obserwować ośmiornicy z ukrycia. Zaalarmuje tym organizację, bo podejrzewał, że książę był jej ważnym członkiem. Miał nawet wrażenie, że z Grudajewem łączyło go więcej niż tylko pieniądze. Podejrzewał, że znali się wcześniej, przed powstaniem organizacji. Porwanie wołodzi sprawi, że dziewczyny będą w dużym niebezpieczeństwie. One były świadkami, mogłyby pewnie wskazać wielu klientów, jak i członków organizacji. Bluszcz liczył jednak, że się uda. Musiał działać szybko, to zwiększało szanse. Drgnął, bo drzwi restauracji uchyliły się, zesztywniał na siedzeniu samochodu. Fałszywy alarm. Z restauracji wyszedł gruby mężczyzna z jeszcze grubszą żoną, albo kochanką. Dłoń bluszcza rozluźniła się na tej zerze. Zerknął na siedzenie pasażera. Czekała tam już taśma i sznur oraz mocne worki na gruz. Myśli mężczyzny zatrzymały się. Był zmęczony swoją misją. Nie chciał jej porzucić, ale ciągłe napięcie wyczerpało siły. Czasem łapał się na tym, że patrzył kilkanaście minut w jedno miejsce i nie myślał o niczym, jakby czas się zatrzymał. Nie był już taki pewien, czy nie powiadomić policji, nie wrócić do dawnego życia, widzieć się z córką, czytać książki i pomagać starszym paniom przygotowywać ziemię na działce pod wiosenne zasiewy. I wtedy z restauracji wyszedł Wołodia razem z wysoką blondynką. Stali przez kilka minut przed wejściem, rozmawiając, i Bluszcz domyślił się, że czekają na taksówkę. Gdy samochód zabrał dziewczynę, Wołodia skierował się do swojego auta. Bluszcz ocenił, że nie może go zaatakować na ulicy. Zbliżała się godzina zamknięcia lokalu i wiele osób wychodziło z restauracji. Podjeżdżały taksówki i samochody, a niektórzy rozchodzili się chodnikami, zmierzając do centrum. Bluszcz odłożył tejzer na siedzenie pasażera i uruchomił silnik. Odjechał przed Wołodią, Nie musiał go śledzić, bo wiedział, gdzie zmierza Rosjanin. Jechał do swojego mieszkania i Bluszcz zdecydował, że zaatakuje go na parkingu podziemnym. Poprzedniego dnia podejrzał kod do budynku, w którym mieszkał Wołodia, używając aparatu fotograficznego i zoomu, jaki ten oferował. Wszedł potem do środka i obejrzał parking. Było tam miejsce na dwanaście aut i o tej porze, o dwunastej w nocy, prawdopodobieństwo, że ktoś go zaskoczy, było bardzo niewielkie. Lech planował ogłuszyć księcia Tejzerem, związać i schować w jego własnym samochodzie. Potem chciał wyjść na piechotę przez drzwi garażowe, by oszukać czujnik i wjechać z powrotem swoją Toyotą, przepakować wołodzie i wyjechać. Nie miał żadnego dobrego miejsca na przesłuchanie, ale postanowił zrobić to w lesie. I tak, nie mogło trwać więcej niż kilka godzin. Musiał go zmusić do mówienia w tak krótkim czasie, żeby zdążyć uratować Ukrainki. Planował ten adres podać od razu policji, anonimowo, ale w taki sposób, by zareagowali natychmiast. Nie mogli ignorować zagrożenia życia kilkunastu ludzi, tak mu się przynajmniej wydawało. Postanowił też, że nie będzie już próbował zabić Grudajewa, przynajmniej nie od razu. Da szansę policji. Zaparkował pod blokiem wołody. O tej porze zawsze były wolne miejsca. Wziął tejzer i taśmę oraz nóż, potem poszedł do klatki. Na głowie miał perukę, a na twarzy sztuczny zarost. Kiedy wpisywał kot, zauważył, że Mercedes Wołody mija go i staje przed szlabanem do garażu. Bluszcz pomyślał, że o mało co nie zdążył. Szarpnął za klamkę, pobiegł do klatki schodowej i zszedł po schodach do piwnicy. W garażu podziemnym nie było odpowiednich miejsc, żeby się ukryć. Zajrzał tylko do niego, by się upewnić, że nikogo nie ma w środku. Nie było. W garażu panowała kompletna ciemność. Po chwili fotokomórka zapaliła lampę, bo brama zaczęła się unosić. Do środka wjeżdżał Wołodia. Bluszcz cofnął się i wtedy poczuł, że dzwoni telefon. Miał jeszcze chwilę i podniósł komórkę do oczu. Dzwoniła Eliza. Nie odzywała się do niego dwa dni. A o tej porze to musiało być ważne. Zagryzł wargę i ruszył na górę po schodach. Z wołodią mógł spróbować później. Odebrał połączenie. Tato? Tak, kochanie. Pomogę ci. Serce uspokoiło mu się. Bał się, że groziło jej jakieś niebezpieczeństwo. Pchnął drzwi i wyszedł z budynku. Ruszył chodnikiem w kierunku swojego samochodu. W czym mi pomożesz? zapytał bo nie był pewien jak zrozumieć jej słowa w tym co robisz z tą ośmiornicą a co a co myślałeś i tak pomogę byś nie musiał ryzykować będziemy mieli wszystkich na widelcu przemyślałam to przetrawiłam informacje które mi dostarczyłeś jestem w końcu IT information technology na początku byłam na ciebie zła ale to była złość ona pochodziła stąd, że w głowie miałam te obrazy, jak cię jakaś kobieta okręca wokół palca i niemal mi się na wymioty zbierało, a ty... a ty tej Nadji życią ratowałeś. I może jeszcze jakieś, bo z tego, co mówiłeś, ja nikogo nie dostarczył. Chyba, że gdzieś jest jakiś inny książę. Może tak być, ale ja nie chcę, żebyś się narażała. To po prostu nigdy bym sobie nie wybaczył. Pomogę ci z biurka. Co ty myślałeś, że chcę tam z pistoletem biegać? Ja się do tego nie nadaję. Ale nie bój się. Tutaj przy komputerze to oni nie mają szans nic mi zrobić. Może rząd USA, ale nie takie głupie ruskie karki, jakich ścigasz. Nawet nie będą wiedzieć co się dzieje. Jesteś pewna? Jestem, bo ja nie chcę się do ich kąt dostać, a tylko tego te tłuki strzegą. A czego? A co ty zrobisz? Zobaczysz tato. Jutro pokażę ci jak to wygląda. A jesteś w akademiku? Tak, to mogę cię zabrać dzisiaj. Dlaczego tak szybko? Boisz się o tej dziewczyny, co? Bluszcz doszedł do auta, otworzył drzwi pilotem i usiadł na miejscu kierowcy. Z ulgą zdjął sztuczną brodę i perukę. Tak, boję się. Im szybciej je uwolnimy, tym lepiej. Wtedy będę miał spokojne sumienie. Mogę nawet iść za kratki. Dobra, przyjedź, ale będę musiała zrobić parę rzeczy. Będę gotowa wyjechać za godzinę. Lech popatrzył na stół w kuchni, gdzie Eliza położyła laptop. Maszyna z 17-calowym ekranem wyła swoimi sześcioma wentylatorami, jak odrzutowiec. Był już ranek. Poprzedniego dnia przywiózł ją do mieszkania, ale mieli już siłę tylko na to, by położyć się spać. Jego Ukrainki imprezowały. Więc mieli mieszkanie tylko dla siebie. Bluszcz rozłożył sobie fotel, a córkę położył na tapczanie. Wstała jednak na długo przed nim i zastał ją w kuchni, przy pracy. Ubrała znowu sukienkę, czerwoną, z czarnymi guzikami. Chciała mu sprawić przyjemność. Niemożliwe, mruknął. Jak zdołałaś wstać, mnie nie budząc? W wojsku mówili, że śpię jak kot i byle co mnie budzi. Byłeś po prostu bardzo zmęczony. Czasami organizm musi się zregenerować, no i nie masz już dwudziestu lat. A poza tym, jestem córką swojego ojca. Ty śpisz jak kot, a ja się ruszam jak kocica. No, no tak mruknął i podszedł do stołu. To, co mówiłaś wczoraj wskazał na laptop naprawdę w taki sposób możemy go namierzyć? Tak? Magia, prawda? Mówiłam ci już. Że IT to trochę jak szczary. I one się pokażą na mapie, te lokalizacje? Nie wszystkie, ale większość. Niektórzy właściciele mogą instalować te systemy albo je jamować, ale większość nie robi w komputerach pokładowych żadnych zmian. I one próbują cały czas się połączyć z siecią, wiesz, zwykłe update, y, mapy, różne aplikacje. Tego wszędzie pełno, szczególnie w tych nowszych modelach samochodów. Każdy z nich ma komputer pokładowy. Nie będziemy mieli danych, kto prowadzi, żadnych osobowych, chociaż czasami są kamery, z których moglibyśmy skorzystać. Ale jak już namierzymy kod auta, to będziemy mieli dostęp do jego lokalizacji i najczęściej historii lokalizacji. To nie jest legalne, prawda? Tato, czy ty naprawdę to pytanie zadajesz? Oczywiście, że nie jest legalne. Nawet ekstremalnie nielegalne, ale to jest słuszne. Nic nie kradniemy, nic nie niszczymy, tylko ratujemy dziewczyny przed mordercami. Co może być bardziej słusznego? Chyba nic skarbie. Bluszcz podszedł do zlewu i napełnił czajnik wodą. No, może jeszcze jakby to były dzieci. To jeszcze bardziej byłoby słuszne, ale już niewiele więcej. Te dziewczyny są takie młode, że to dla mnie to jeszcze dzieci. Z mojej perspektywy. Słuchaj. A ty też będziesz chciała kawy? Bo to chyba trochę potrwa. To namierzenie. Pewnie. Jedną wypiję. Popatrzyła na niego i ziewnęła. Potem uśmiechnęła się. No, to może trochę potrwać, bo ja tego kodować nie będę. Muszę zapytać w środowisku, czy ktoś może nie pracował dla Landruvera. Czasami wynoszą różne takie klucze, kody, które pozwolą nam tam się władować. Myślałam, że nie będziesz znał marki tego samochodu, ale jak znasz markę i model, to sprawa jest prosta. To Land Rover, Defender i ten nowy model, co od kilku lat produkują. Tak. No dobra. Wystarczy nam jeden eksploit i ruszamy. Mam naprawdę zaufane źródło. Pomagałam mu w kilku sprawach i robi dobry kod. Zawsze się sprawdzał. Jest z Estonii. Bardzo ideologiczny facet. Bluszcz sięgnął po kawę rozpuszczalną i wyjął kubki nasypał po dwie łyżki. Będziesz chciała mleka do kawy? Nie, bez mleka. Od tego burczy mi w brzuchu lato. Laktoza. Bluszcz popatrzył na córkę. Przywiozła laptop, ale również specjalną klawiaturę, którą podłączyła za pomocą kabla USB. Jej palce wciskały klawisze z taką gracją, jak te pianisty na koncercie. Z przyjemnością patrzył na jej szczupłe dłonie. Miała umalowane paznokcie klasycznym French manicure. Ale przycięte dość krótko, z lekko tylko widoczną białą końcówką. Co ty teraz robisz? zapytał. Programujesz coś? No co ty, żartujesz? prychnęła i roześmiała się. Maila pisze do Estana. Tak się koduje tylko w filmach. Jak masz prawdziwy problem, to jak pięć znaków napiszesz na minutę, to jest dobrze, a nie napierdzielasz jak stenotypistka w sądzie. Za dużo głupkowatych filmów się naoglądałeś, że srutu tutu tu ma przy łbie pistolet i się do sieci Departamentu Obrony USA dostaje. Co? Nie no, aż tak to nie. Nawet ja nie pomyślałbym, że to takie proste. Tak się nie da dostać nawet do naszego pułapu, a co dopiero coś naprawdę tajnego. Ale nawet taki Departament Obrony, do takiego czegoś to musi być operacja i zespół ludzi, porównywalny z tym, który jest potrzebny, by zrobić załogowy lot na Marsa. Możliwe, bo wszystko jest możliwe, ale ciężkawe. Przerwała i kolejną minutę stukała w klawisze. No, dobra, gotowe. Poczekamy na jego odpowiedź. Jak da eksploita na tę rodzinę modeli, to pójdzie jak spłatka. I co? Będziemy ich widzieć na mapie? Lepiej, tato. Zobaczysz, jak odpowie Stan. A powinien szybko, bo wspominałam, że sprawa jest związana z ruską mafią, a on na ruskich to jest ścięty. Wiesz, chodzi o to, co zrobił Stalin i w ogóle tą ich piątą kolumną w Estonii tę mniejszość rosyjską. Myślę, że zareaguje szybko, zresztą on życia nie ma. Jest non-stop przy komputerze. Bluszczy zalał kawę. Sobie dolał mleka, a Elizie podał kubek czarnej. I co u ciebie? Dawno nie rozmawialiśmy. Eee, czekam na finalny sprawdzian. Jak go zrobię, to jadę do USA. I tam, nie wiem, chyba dalej będzie dla mnie jakaś kariera. Jak lubisz to kodowanie, to nie będzie kariera, tylko zabawa. No, będzie, bardziej zabawa. I spotkasz takich, co pewnie będą Cię fascynować, będą Ci dorównywać. Ta, to, będą lepsi zresztą. To nie tylko ja. Estan też w tym bierze udział. Chcemy się tam spotkać, bo nigdy się nie widzieliśmy wcześniej twarzą w twarz. A on... on... jest fajny. Bluszcz dostrzegł błysk wokół córki. Ten chłopak musiał jej imponować. Lubisz go? Czy... czy lubię? Spuściła wzrok. No, nie wiem. Dobrze nam się gada, stawie i dużo wie. Czasem nie zaskoczy, a czasem rozśmieszy. A może to jest dziewczyna, a nie chłopak? I może w moim wieku? Eliza roześmiała się. Ustaliliśmy zasady, jak zaczęliśmy trochę poza kodem pisać. Dwie rzeczy muszą być pewne i to jest wiek yy, i płeć. Reszta mnie nie obchodzi. Jest trochę starszy, ale niewiele. Ma dwadzieścia siedem lat, ale rzucił studia wcześniej, na trzecim roku. Odtąd utrzymuje się różnymi pracami z freelansu. Bluszcz popijał kawę i patrzył na swoją córkę. Nieprzyjemnie byłoby patrzeć na nią przez kraty więzienia. Z wyrokiem nie będzie mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, a był pewien, że jej się uda. Była pasjonatką i nie pracowała dla pieniędzy, a to uważał za receptę na sukces. Eliza piła kawę i zaczęła wypytywać bluszcza, czy miał życie oprócz zajmowania się ośmiornicą. Przyznał, że nie. Pochłaniała cały jego czas, oprócz tego przeznaczonego na sen. Powinieneś sobie znaleźć jakąś kobietę, która mogłaby ci dotrzymać towarzystwa. Dlaczego kobietę? Nie wiem. Wzruszyła ramionami. Tak się po prostu mówi. Faceci z reguły szukają kobiet, a nie facetów. Tak chyba lepiej. Raczej potrzebny by był facet. Murknął bluszcz. Tyle, że starych bab jest więcej niż starych chłopów. Chłopy szybciej umierają. I te chłopy, co przeżyły... Mają z reguły takie łby wódą przeżarte, że rozmowa z nimi to jak rozmowa z pacjentem psychiatryka albo kimś niepełnosprawnym umysłowo, albo mieszanką powyższych. Ale wiesz co? Może pójdziemy na lody. Tam sobie pogadamy na spokojnie, bo mi brakuje paplanka z kimś inteligentnym, wiesz? Eliza wstała z uśmiechem od stołu. Tylko ani słowa o robocie, dobra? Tak, jest. Bluszcz zasalutował. Ale nie miał czapki i poczuł się głupio. I co? Wystarczy tylko teraz wpisać parametry, i on go odszuka? Bluszcz wskazał na ekran i zmarszczył brwi. Próbował zrozumieć coś z tego, co widział na komputerze córki. Tak pokiwała głową Eliza. I będzie wysyłał koordynaty co kilka minut, więc yy, masz podgląd online, gdzie to jest. A najlepsze jest to, że Estan mi wysłał jeszcze jeden taki mały programik, co rzuca to na mapę Google. Alan Milutki, nie? Może i Milutki, to się okaże pomyślał Bluszcz, ale powiedział tylko To znaczy, że zobaczę wszystkie landrowery, defendery, co jeżdżą po Polsce nie lepiej. Namówię, no że można wpisać parametry, i pamiętaj, że mogą dotyczyć przyszłości i przeszłości. Dobra, wiesz co? Myślę, że mam tylko jeden parametr na początek. No, dawaj. Pokaż takie, co w ostatnim roku pojawiło się w promieniu 200 metrów od klubu Valeriano. To weź myszkę i pokaż mi go na mapie. Bluszcz pochylił się nad ekranem, najechał kursorem na odpowiednie miejsce. Muszę znać koordynaty, by wprowadzić to do programu, wyjaśniła Eliza. Tylko tyle? Na razie niech będzie tyle. Córka bluszcza pochyliła się nad komputerem i wprowadziła liczby. Potem napisała kilka linijek kodu. No dobra, gotowe, mruknęła. Teraz powinniśmy zobaczyć numery seryjne tych aut. O, o, tylko sześć. Bluszcz ożywił się. O, popatrz, to może się zgadzać to co? Mogę teraz podać drugi parametr? Mm, czekaj. Nie musisz. Możemy pokazać trasy każdego z tych samochodów z ostatnich sześciu miesięcy. Może miejsca, gdzie jeżdżą, naprowadzą cię. Który z nich to jest ten grudzin? Tak. To dobry pomysł. Zrób tak. Proszę. Bluszcz poczuł, jak budzi się w nim instynkt łowcy. Wstał od stołu i zaczął chodzić po kuchni. Zaciskał palce w pięści. No... Tato, już jest. Możesz popatrzeć na punkty, gdzie był. Jak powstały linie, to znaczy, że to były stałe trasy, pokazała na mapie. Bluszcz zwrócił uwagę tylko na dwa samochody. Reszta jeździła głównie po mieście i takimi samymi trasami. Eliza tłumaczyła, że ciągła i gruba linia na mapie oznacza drogę pokonywaną bardzo często. Byłego wojskowego interesowały tylko wozy oznaczone kolorem czerwonym i niebieskim. — Skasuj wszystkie, oprócz czerwonego i niebieskiego — powiedział. — Rolą opiekuna jest, by wozić dziewczyny do miejsca, gdzie oni je torturują i zabijają. Tam musi jeździć często. — To chyba raczej ten czerwony — Eliza wskazała na ekran. — Zobacz, niebieski często wyjeżdża, ale raczej do dużych miast i porusza się głównymi drogami, a ten czerwony odwiedza tylko te kilka miejsc poza Warszawą i to nie są miasta — Mogłabyś jakoś sprawdzić ten samochód? Może można tam coś więcej zrobić? Może podsłuchać kamerę, albo. No, trzeba sprawdzić, gdzie jest teraz i pojadę tam. Spokojnie, tato, nie spiesz się, zaraz się skontaktuję ze Stanem. Poprosiłam go, by był w gotowości, jak będziemy mieli jakieś dodatkowe prośby. Może ma eksploita na takie rzeczy, jak damy mu konkretny numer auta, to zaraz sprawdzi, czy może z tym coś zrobić. E, wyczekaj, e, właśnie przykleiłam mu i wysłałam numer seryjny. Zobaczymy, co powie. A lokalizację to sobie zobacz teraz. Patrz na mapę. Bluszcz zatrzymał się i wcisnął ręce w kieszenie, bo nie wiedział, co ma z nimi zrobić. Patrzył na mapę na komputerze Elizy, z której zniknęły niemal wszystkie kolorowe kreski i kropki. Została tylko jedna i pulsująca. Jest w Warszawie teraz mruknęła Eliza. Bluszcz nachylił się nad ekranem. A teraz jeszcze raz nałóż te jego eskapady z ostatniego roku. Dobrze, musimy obejrzeć te cztery miejsca, no. A tam, zbliż. Co to jest? Wygląda na las. Eliza zmieniła opcję wyświetlania mapy na zdjęcie satelitarne, powiększyła wielokrotnie, aż było widać pojedyncze drzewa. Ale nie ma tam drogi. Coś tam musi być, mruknął Bluszcz. Ile razy tam jeździł? Poczekaj, tylko muszę wpisać koordynaty i prześlę ci je od razu na maila. Będziesz miał te lokalizacje. Mapa zniknęła i znowu pojawił się czarny ekran, na którym Eliza wpisała niezrozumiałe dla bluszcza komendy. Były wojskowy wsadził ręce do kieszeni i kontynuował swój niecierpliwy marsz wokół kuchennego stołu. Estan odpisał, że ten samochód nie ma żadnych kamer i Reszta jest y, włączona. Mam tylko lokalizację dla tego auta, no i y, historia lokalizacji. Mhm. Mm Bluszcz kontynuował krążenie wokół stołu. Zatrzymał się przed kuchenką i podpalił gaz pod czajnikiem, żeby zaparzyć herbatę. Jeszcze chwilę. Poczekaj. No mam. W ostatnich dwunastu miesiącach. Wow. No nie, nie podejrzewałam. Był w tym lesie w mordę. Niemal codziennie, no tak to wygląda. Bluszcz zacisnął zęby. Pomyślał, że to musiało być miejsce, gdzie trzymali dziewczyny. Pozostałe, które były oddalone bardziej od Warszawy, mogły być miejscami, gdzie dziewczyny były mordowane. Dobra, to ja jadę tam. Prześlij mi kochanie na miary tych wszystkich punktów, co są dalej od Warszawy. To ważne. Informuj mnie, jakby gruzin wyjechał z Warszawy. Jedziesz je uwolnić? Przecież umawialiśmy się, że zostawisz to policji. Nie mogę. Widzisz na mapie, że tam nic nie ma. Potraktują to jako jakiś żart. Zresztą boję się, że w policji mają jakiegoś kreta. Nie chcę ryzykować. Po prostu pojadę tam. Zlokalizuję to miejsce i dopiero wtedy ich wezwę. Wyprowadzę te dziewczyny z tamtego miejsca. Tak to zakończę, skarbie. Bluszcz wyszedł z kuchni. Mimo tego, że czajnik zaczął już gwizdać. Nie miał czasu na herbatę poszedł do szafy by wziąć pistolet zapasowe magazynki i wrzucił do plecaka wszystkie rzeczy które sobie uprzednio przygotował gdy wychodził eliza stała już w drzwiach ale uważaj tato na siebie i nie rób tego sam wezwij policję bluszcz pocałował córkę w policzek i wyszedł Mapy Google pokazywały, że do punktu, w którym zatrzymał się Defender Gruzina, nie prowadziła żadna droga, nawet leśna. Dlatego Bluszcz zaparkował pięć kilometrów przed celem na stacji benzynowej z restauracją, gdzie jego Toyota mogła stać, nie wzbudzając podejrzeń. Niebo było bezchmurne, a na zegarze dochodziła czwarta po południu. Były wojskowy wysiadł z samochodu i podszedł do bagażnika. Miał tam przygotowany plecak, w którym znajdowała się elektryczna piłka do cięcia metalu z dwoma wysokiej jakości tarczami, rozszerzony zestaw wytrychów oraz dodatkowe pięćdziesiąt sztuk amunicji do jego P-99. Broń trzymał w kaburze pod pachą, a oprócz tego dwa magazynki. Nie ważyły na tyle dużo, żeby oszczędzać na ilości. Spodziewał się, że młodych kobiet pilnował więcej niż jeden mężczyzna. Zabrał również kewlarową kamizelkę kuleodporną oraz trochę jedzenia i butelkę wody. Nie wiedział, co może się przydać i ile potrwa to, co miał zamiar zrobić, więc spakował wiele rzeczy. Westchnął i założył plecak. Potem kucnął i zawiązał buty trykingowe na podwójną kokardę, nauczony doświadczeniem, że wtedy się nie rozwiązują. Do bocznej kieszeni spodni wsunął telefon komórkowy. Przeszedł spokojnie obok stacji benzynowej i zagłębił się w las. Już po chwili zorientował się, że nie był to młodnik, tylko dość stary las mieszany. Teren był jednak suchy, ale podszyt gęsty i widoczność wynosiła nie więcej niż dziesięć metrów. Do tego wszędzie wokół leżały kupy chrustu, który trzaskał pod nogami. Na razie nie musiał się tym martwić, ale gdy będzie bliżej celu, hałas stanie się problemem. Po kilkunastu minutach brnięcia przez gęstwinę, bluszcz wyjął telefon komórkowy i spojrzał na ekran. Z mapy wynikało, że zbliżył się do celu zaledwie o pół kilometra. Poprawił plecak, podpłynął mu po czole, a plecy miał już całe mokre. Las miał jednak zalety: prawie zupełny brak komarów oraz zapach. Bluszcz zatrzymywał się co kilkanaście minut, nie tylko, by poprawić kierunek marszu, ale także poddychać leśnym powietrzem. Wiele drzew puszczało żywice. I bluszcz z przyjemnością wciągał lekko cytrusowy zapach pomieszany z ciężką wonią suchych liści. Przejście czterech kilometrów zajęło mu półtorej godziny. Kilka razy musiał obchodzić powalone drzewa, których leśnicy nie usunęli. Pomyślał, że ten las musiał być częścią jakiegoś rezerwatu. Na pewno nie był to zwykły las gospodarczy. Rosły tam stare drzewa. Mijał duże buki i dęby oraz olchy. Niektóre liczyły na pewno ponad sto lat. Kilometr przed celem znacznie zwolnił. Nie chciał zaalarmować wartownika, chociaż nie sądził, by dziewczyn pilnował ktoś na stałe. Gdyby tak właśnie było, to Gruzin w defenderze nie jeździłby z Warszawy tak często, co dwa dni, jeździłby rzadziej, a wartownik mógłby przywozić jedzenie i wszystkie potrzebne rzeczy dziewczynom. Wtedy nie mógłby być to oczywiście jeden człowiek, ale co najmniej trzech, by mogli zachować czujność na zmianach. Tylu ludzi oznaczało zwielokrotnienie kosztów i niebezpieczeństwo potencjalnych kłopotów. Bluszcz na miejscu Grudajewa nie ufałby takim ludziom. Raczej postawiłby na kilka fotopułapek i mocne zamki. Grupa interwencyjna w przypadku kłopotów mogłaby przyjechać z Warszawy w kilka godzin. Rozwiązaniem były też ładunki wybuchowe, umieszczone w budynku, w którym trzymano dziewczyny. W przypadku kłopotów szybko mogliby pozbyć się świadków. Bluszcz, mimo niskiego prawdopodobieństwa napotkania wartownika, szedł wolno i ostrożnie, omijał chrust i liście, stawiał nogi tylko na mchu, tak, żeby generować jak najmniej hałasu, zatrzymywał się też co kilkanaście kroków i nasłuchiwał. Nie miał jednak złudzeń. Wiedział, że ośmiornica odkryje jego wizytę wcześniej czy później. Był pewien, że umieścili na drzewach fotopułapki lub kamery, a już na pewno kilka wokół miejsca, gdzie trzymali dziewczyny. Liczył jednak, że go zlekceważą i będą chcieli się z nim po prostu rozprawić bez zdalnego zabijania Ukrainek. To był właśnie główny powód, dla którego nie chciał wzywać policji. Może był paranoikiem ale czuł, że ośmiornica ma jakiś sposób, by szybko zabić dziewczyny, w razie ryzyka, że uciekną. Widziały najpewniej niektóre twarze swoich oprawców, klientów i opiekunów, widziały księcia albo innego uwodziciela, który pomógł je uprowadzić. Gdyby przeżyły, cała organizacja rozsypałaby się szybko. Nikt nie uniknąłby więzienia, jeżeli zgodziłyby się zeznawać a część dziewczyn na pewno by się zgodziła. Dlatego Bluszcz oszukał swoją córkę. Wiedział, że nie wezwie policji, nawet jeżeli zlokalizuje budynek. Miał zamiar je uwolnić i dopiero wtedy wezwać policjantów. Wtedy miał szansę przeżyć, nawet jeśli przed policją pojawiliby się pacze ośmiornicy. Bluszcz zbliżał się. Trzysta metrów, potem dwieście. Ale las był nadal gęsty. I nie mógł zobaczyć niczego dalej niż na dziesięć metrów. Zdarzały się prześwity, ale za nimi znowu rosły gęste krzewy i młode drzewka. Las pachniał jednak wspaniale. Ten zapach sprawiał, że bał się o wiele mniej niż powinien. Pięćdziesiąt metrów przed celem szedł pochylony i przystawał co dwa lub trzy kroki. Próbował dostrzec przed sobą ruch i tak. Las się ruszał. Drzewa kołysały się. Wszędzie wokół spadały suche gałęzie, liście, szyszki oraz igły. Czasem rozlegały się odgłosy uderzeń dzięcioła, wykuwającego w pniu drzewa dziurę. Ptaki popiskiwały, zrywały się z gałęzi z furkotem skrzydeł. Las żył, trzeszczał i szeleścił. Dziesięć metrów przed celem bluszcz zaniepokoił się. Wiedział, że lokalizacja, którą wysłała mu córka, nie była dokładna. Eliza tłumaczyła, że pomyłka mogła wynosić nawet pięć metrów w dowolnym kierunku, ale i tak, powinien już coś widzieć. Podszyt był gęsty, jedynie do wysokości około dwóch metrów, wyżej, między drzewami, miał widoczność na kilkadziesiąt. Gdyby gdzieś blisko stał budynek, nawet mała chatynka musiał go zauważyć. Po minucie stanął dokładnie w miejscu, gdzie zatrzymywał się defender. Po krótkich poszukiwaniach zauważył drogę, którą przyjechał samochód. To była stara leśna ścieżka, zarośnięta przez trawę i krzewy. Gruzin odwiedzał to miejsce poprzedniego dnia, ale trawa zdążyła już w większości się podnieść. Drogę znaczyły tylko połamane krzewy i gałęzie, pomiędzy którymi przyciskało się terenowe auto. Bluszcz zaczął poruszać się po okręgu, wokół miejsca, gdzie zaparkował Gruzin, ale nie mógł dostrzec żadnych zabudowań. Zatrzymał się, gdy oddalił się pięćdziesiąt metrów od miejsca wskazywanego na mapie. Usiadł na pniaku, po wyciętym drzewie i zdjął plecak. Podpłynął mu obficie po twarzy i plecach. Teraz dopiero poczuł, jak bardzo był zmęczony. Nogi drżały z wysiłku. Pożałował, że niedawno biegał. Gdyby tego nie zrobił, miałby świeższe nogi, a tak nie zdążyły się zregenerować. Wyjął z plecaka butelkę wody. I pociągnął dwa duże łyki. Odetchnął pachnącym suchymi liśćmi powietrzem. Musiał coś przeoczyć. To, że Gruzin zatrzymywał się w dużej odległości od miejsca, gdzie trzymał dziewczyny, było niemożliwe. Mógł swobodnie poruszać się opuszczoną drogą dalej. Nie mógł tylko skręcić w prawo i w lewo, bo las był tam za gęsty. To by składniało do wniosku, że bluszcz powinien się skupić jedynie na kierunku prostopadłym do drogi. I tam dokładnie szukać. Kierowany taką logiką, wrócił do miejsca, gdzie Gruzin parkował samochód i poszedł w lewo. Rozglądał się po każdym kroku. Uszedł 250 pięćdziesiąt metrów i zawrócił, bo nic nie zauważył, ani budynku, ani śladów pozostawionych przez członka ośmiornicy. Wrócił się i tym razem poszedł w prawo. Z mapy wynikało, że kierował się dokładnie na środek lasu. Już po trzydziestu metrach zauważył, że idzie w dobrym kierunku. Gruzin nie próbował nawet ukrywać swoich śladów. Nie dbało to w ogóle. Bluszcz widział połamane gałęzie i rozkopane kupy chrustu, a nawet zerwany butami mech. Szedł po śladach i po trzystu metrach dotarł do starych fundamentów po małym budynku. Między rosnącymi nad nim karłowatymi drzewami walały się popękane cegły i kawałki nadpalonych belek. Konstrukcję, która miała nie więcej niż dziesięć metrów kwadratowych, otaczały gęste krzewy oraz spiętrzona ziemia. Bluszcz mógł jej szukać godzinami, gdyby nie ślady, które pozostawił Gruzin. I nawet mimo tych śladów, drzwi, odkrył dopiero po kilku minutach. Były masywne, jakby prowadziły do bunkra, stalowe i nitowane, pomalowane na zielono i przykryte mchem oraz leśnym runem. Chyba jedynie to Gruzin robił tak, jak mu kazano. Zasłaniał dokładnie drzwi. Bluszcz odsłonił nogami zamek oraz kłódkę i kucnął nad nią. Postanowił nie tracić czasu na otwieranie jej wytrychem. Nie wydawała się skomplikowana, ale łatwiej było ją przeciąć. Wyjął piłkę, zainstalował na niej tarczę do cięcia metalu, a potem uruchomił narzędzie i przeciął pałąk kłódki. Odrzucił ją na bok i przyjrzał się zamkowi. Po wielkości dziurki od klucza stwierdził, że to była masywna zasuwa. Postukał w drzwi. Odgłos był głuchy. Drzwi były tak grube, że piłą nic by nie zdziałał. Tylko rozładowałby akumulator, a przecież mogła się przydać później. Rozwinął więc skórzany etui z wytrychami i wyjął odpowiednie narzędzia. Męczył się jednak z zamkiem o wiele dłużej niż zamierzał, co najmniej dwadzieścia minut. W kulminacyjnym momencie wyczuł, że ktoś dzwoni do niego. Nie odebrał, tylko dokończył wciskanie ząbków zamka. W końcu zasuwa szczęknęła i bluszcz pociągnął do siebie drzwi. Otworzyły się z upiornym zgrzytem i odsłoniły betonowe schody. Bluszcz wiedział, że tam nie będzie miał zasięgu, dlatego wyjął smartfona i sprawdził kto dzwonił. Eliza. Stuknął kilka razy i wybrał jej numer. Tato, co tam robisz? Szukam tego miejsca, skarbie, skłamał. Jeszcze nie znalazłeś? Bo chyba skądś wiedzą, że tam jesteś? Gruzin jedzie do ciebie. Możliwe, że inni też, ale nie mam ich wozów na mapie. Musisz szybko znaleźć to miejsce i zawiadomić policję. Dobrze, ale muszę kończyć. Chyba jestem na tropie. Piszę sms, jakby co, dobra? Zadzwonię potem. Bluszcz przerwał rozmowę i schował telefon do kieszeni. I źle się czuł, że okłamał córkę, ale nie miał teraz siły na prawdę i sprzeczki. Życie Ukrainek było ważniejsze, a czuł. Że postępował słusznie. Wrzucił szybko wytrychy do plecaka i zaczął schodzić po schodach. Zdziwił się, bo pierwsze co poczuł na dole, to zapach benzyny i spalin. Ten zapach wybijał się wyraźnie z pomiędzy ciężkiej woni gleby i grzybni. Bluszcz pożałował, że nie zabrał czołówki. Mógł przecież przewidzieć, że więzienie dla Ukrainek będzie pod ziemią. Miał oczywiście w plecaku latarkę, ale taką, którą musiał trzymać w ręku. To nie było wygodne, ale nie miał innego wyjścia. Odpiął boczną kieszeń plecaka i wyjął latarkę. Włączył ją, włożył sobie w usta i zamknął za sobą drzwi. Zawiasy zajęczały przy tym przeraźliwie. Bluszcz oświetlił ściany i zszedł do końca po schodach. Zobaczył wymalowany na biało kilkumetrowy korytarz. Poszedł przed siebie i po kilku krokach, po prawej stronie, zauważył tekst napisany cyrylicą. Był wymalowany czarną farbą. Bluszcz znał rosyjski i odcyfrował instrukcję. To był protokół postępowania dla wartowników z czasów powojennych, kiedy zapewne stacjonowała tu armia czerwona. Zdziwił się, bo nigdzie nie znalazł śladów działalności wandali i złodziei. Wybetonowaną popękaną podłogę brudziła ziemia, suchy mech i trochę liści ale nie było bazgroł i śmieci, nawet nie do pałków po papierosach. Na suficie biegły też kable, a co dwa metry wisiała udrutowana żarówka. Kiedyś w tym bunkrze musiał być prąd. Dwa metry za instrukcją dla wartownika w ścianie znajdowała się wąska wnęka schodząca nieco w dół i wypełniona do połowy brudnym piachem. Blusz stwierdził, że to właśnie musiał być kulochwyt i miejsce, gdzie wartownicy mieli obowiązek przeładowywać broń. Ruszył dalej, powoli oświetlając ściany. Korytarz nie był ślepy, jak początkowo sądził, ale skręcał w prawo i znowu prowadził prosto. Kończył się wysokim do pasa murem z cegły, który zapewne służył do osłony strzelca. Za murem znajdowało się wejście do pomieszczenia dla wartowników. Bluszcz ze zdziwieniem stwierdził, że nadal znajdowały się tam metalowe łóżka dla sześciu żołnierzy, stoliki, lampy, szafy i stojaki na broń. Gdyby nie kurz i biały pył pokrywający meble i podłogę, a także pajęczyny oraz martwe owady, to można by było sądzić, że obsada wartowni wyszła jedynie na chwilę, by wypalić papierosa. Pomyślał, że był to jakiś tajny radziecki ośrodek, wybudowany tuż po wojnie, tak tajny, że nie został przez nikogo odkryty. Grudajew musiał o nim wiedzieć dzięki pracy jego ojca w ambasadzie, a może sam był aktywnym rosyjskim agentem. Bluszcz opuścił wartownie i wrócił na korytarz, ostrożnie przekroczył mur osłaniający przed teoretycznym szturmem. Za kolejnym zakrętem światło latarki wyłowiło z ciemności drabinę składającą się z wklejonych w beton metalowych klamer. Zdziwił się, bo nie były zardzewiałe. Pokrywała je nadal czarna farba, spod której tylko w kilku miejscach wychodziły purchle korozji. Poświecił latarką w dół. Kwadratowy szyb miał cztery metry głębokości. Bluszcz ukląkł i nadstawił uszu. Wydawało mu się, że słyszy lekkie buczenie. Zgasił latarkę, by ocenić, czy w dole pali się światło. Odczekał minutę, aż źrenice rozszerzyły się i stwierdził, że panuje tam całkowita ciemność. Znowu zapalił latarkę i ruszył w dół. Klamry mocno trzymały się ściany, i zszedł szybko. Znalazł się ponownie w wymalowanym na biało betonowym korytarzu. Na suficie znów zauważył kable i lampy. Na białym pyle widniały ślady butów Gruzina. Ruszył wzdłuż nich. Po kilku metrach korytarz wyszedł na duże pomieszczenie z kilkoma kolumnami. Światło latarki rzucało na białe ściany wydłużone cienie. A w powietrzu unosił się drobny pył. Bluszcz poczuł, że kręci mu się w nosie, ale powstrzymał kichnięcie. Próbował zrozumieć, do jakiego celu mogło służyć to pomieszczenie. Pod ścianami ułożono stoły, a na nich piętrzyły się dziesiątki krzeseł. Ich stalowe nogi wyglądały jak odnóża wywróconej na plecy gigantycznej gąsienicy. Przeszedł przez salę kolumnową za wyraźnie odciśniętymi w pyle i kurzu śladami Gruzina. Zauważył aż cztery wyjścia. Zaświecił w nie latarką i stwierdził, że to są po prostu pomalowane na biało betonowe korytarze. Na podłodze nie było jednak żadnych śladów, a jedynie gładka warstwa pyłu i kurzu, jakby nikt tamtędy nie chodził przez ostatnie kilkanaście lat. Ślad Gruzina prowadził przez kolejny długi betonowy korytarz Zakończony szybem, prowadzącym na niższy poziom. Po drodze Blusz zauważył co najmniej dwa rozgałęzienia i trzy pomieszczenia, w których stały szafy i aparatura radiowa z lat pięćdziesiątych: szpule, taśmy, olbrzymie tranzystory, lampy elektronowe, diody i kłęby kabli. Nie zaglądał tam. Zszedł szybem na niższy poziom. Buczenie nasiliło się, a zapach benzyny stał się wyraźniejszy. Prześlizgnął się światłem latarki po podłodze i dostrzegł, że na najbliższym skrzyżowaniu ślady prowadziły we wszystkich kierunkach. Najpierw wszedł do pomieszczenia po prawej. Poświecił na białe metalowe szafki i na stojący na środku stół. To była sala zabiegowa, może nawet operacyjna. Na blacie stołu leżały proste narzędzia chirurgiczne skalpele i nożyce. Kosz na śmieci po prawej wypełniały zakrwawione bandaże i środki opatrunkowe, a także jednorazowe igły, strzykawki i opakowania po opatrunkach. Zauważył też kilka pustych butelek po wodzie utlenionej i antyseptykach. Domyślił się, że w tym miejscu leczono rany, jakie Ukrainkom zadali klienci. Bluszcz wycofał się powoli i przeszedł do drugiego pomieszczenia. Nie przebywał tam długo. To był magazyn wody pitnej i żywności. Głównie konserw i opakowań z płatkami owsianymi, kukurydzianymi i musli. Poszedł więc korytarzem prosto i skręcił do kolejnego pokoju. Poczuł ostry zapach benzyny. Zrozumiał, co się w nim znajduje, zanim światło latarki wyłowiło z mroku pomalowaną na czerwoną prądnicę oraz kilka plastikowych kanistrów. Przez chwilę zawahał się, czy na pewno powinien uruchamiać ten sprzęt. Ale potem doszedł do wniosku, że ci z ośmiornicy i tak wiedzą, że tutaj jest. Nacisnął więc guzik, a prądnica zawarczała i zaczęła generować prąd. Bluszcz wyszedł na korytarz i nacisnął włącznik światła. Był to nowoczesny, plastikowy włącznik, który nie pasował do reszty sprzętu zgromadzonego w bunkrze. Gdy tylko nacisnął guzik, na suficie zapaliły się żarówki. Poszedł korytarzem za śladem Gruzina. Po kilkunastu metrach bluszcz wszedł do dużej hali. Stało w niej kilkanaście stalowych klatek o powierzchni czterech metrów kwadratowych. Były pospawane z prętów zbrojeniowych i kątowników. W każdej znajdowały się również drzwi, a raczej otwory, przez które można się było wczołgać, zamykane na grubą kłódkę. W klatkach, na zbitych z desek pryczach, leżały młode kobiety. Oprócz pryczy znajdowały się tam również wiadra, najpewniej na odchody, oraz stolik, na którym stały butelki z wodą oraz żywność. Kilka z młodych kobiet wstało i podeszło do krat. Patrzyły na bluszcza bez słowa i z widocznym strachem. Lech pobiegł na środek sali, gdzie wszystkie mogły go zobaczyć. Stało tam zresztą krzesło, tak jakby Gruzin też z niego korzystał. Były żołnierz kopnął to krzesło ze złością, przewróciło się na beton i zezgrzytało podłogę. Niektóre z dziewczyn pisnęły przestraszone nagłym hałasem. — Jestem, żeby was uwolnić. Bluszcz starał się mówić głośno, ale nie krzyczał, żeby jeszcze bardziej nie przestraszyć Ukrainek. — Zabiorę was stąd do domu. Owieńcie się w koce, załóżcie buty i stańcie najdalej od wyjścia. Jak któraś nie umie po polsku, to niech inne przetłumaczą. I ważne, jak która wyjdzie, to nie uciekajcie. Czekajcie na mnie, ja pójdę przodem. Oni tu jadą i nie chcę, żeby którejś stała się krzywda. Rozumiecie? Przez chwilę trwała cisza, a potem rozległ się płacz i krzyki dziewczyn. Niektóre mówiły po polsku, inne po ukraińsku, a jeszcze inne w zupełnie niezrozumiałym dla bluszcza języku. Lech ruszył na koniec sali. Tam dziewczyny wydawały się najzdrowsze i silne. Podszedł do niskiej brunetki, ubranej w czarny, długi sweter. Ja znam Polski, dobrze i wszystko wytłumaczę! Krzyknęła do bluszcza. Trzymała ręce zaciśnięte na prętach i przyciskała twarz do krat. Odsuń się, bo będę ciął i będą lecieć iskry. Dziewczyna odsunęła się na koniec celi. Bluszcz wyjął piłę z plecaka i przeciął kłótkę Zanim jednak dziewczyna wyszła, chwycił ją mocno za ramię. Masz nie iść na górę sama, rozkazał. Oni tam już idą. Pomóż mi tłumacz, jak ci na imię. Oksana. Rozumiesz, Oksana? Rozumiem. Mów, co mam robić? Popatrzył jej w oczy, szukając w nich paniki, znalazł ją, ale wydawało mu się, że dziewczyna się kontroluje. Podchodził do kolejnych klatek i przepiłowywał kłódki. Razem z Oksaną upewniali się, że dziewczyny nie zrobią czegoś głupiego. Te jednak były zdyscyplinowane i nie próbowały uciekać na własną rękę, chociaż niektóre trzęsły się ze strachu. Te dwie przywieźli najpóźniej. Oksana wskazała ostatnie cele. One nie mogą chodzić! Bluszcz zacisnął zęby. Gdy przecinał kłódki, żadna z kobiet nie podniosła się z pryczy. Do pierwszej, uwolnionej, podbiegła oksana i razem z koleżanką podniosły ją i ubrały. Dziewczyna mamrotała coś niezrozumiale. Z nosa leciała jej krew i nie mogły jej zatamować. Bluszcz zauważył bandaże na nogach i gips. Zrozumiał, że były złamane. Nagle usłyszał za plecami krzyk. Nie żyje! Ona nie żyje! Mamrotała jedna z dziewczyn, gdy wciągała się do klatki zajmowanej przez ostatnią Ukrainkę. Bluszcz poczuł eksplozję ciepła w klatce piersiowej. Nogi zaczęły mu drżeć. Wcisnął się do klatki i sięgnął do szyi dziewczyny. Na początku też sądził, że nie żyje, bo skóra była chłodna i blada. Wyczuł jednak puls. Nachylił się nad twarzą Ukrainki i poczuł, że oddycha. Oksana weszła za nim i ostrożnie wyciągnęli nieprzytomną dziewczynę z klatki. Bluszcz uwolnił dwanaście Ukrainek bądź Białorusinek. Dwie trzeba było nieść, ale pozostałe mogły wyjść z bunkra o własnych siłach. Na niektórych twarzach już nie widać było ran i siniaków. — Dobrze, chodźcie za mną i wszystkie cicho. Macie nie odzywać się ani nie hałasować. Iść za mną i robić co każe, to stąd wyjdziemy. Oksana odwróciła się, żeby przetłumaczyć słowa żołnierza dziewczynom. Bluszcz poprowadził je wolno przez korytarz, kazał się zatrzymać, a sam wszedł do pomieszczenia z prądnicą. Wyłączył ją i kazał nieść oksanie latarkę. Zastosował przesłonę tak, żeby dawała minimalne światło. Tylko takie, by mogli poruszać się bezpiecznie korytarzem. Świeć dziewczynom do tyłu, rozkazał. Niech wiedzą, gdzie idą. Kiedy dotarli do klamer prowadzących na wyższy poziom, usłyszał rozedrgany, złowieszczy odgłos otwieranych na górze drzwi. Poczuł na karku lodowate zimno. Wyciągnął pistolet z kabury, zabrał latarkę oksanie i odwrócił się do dziewczyn. — Słuchajcie uważnie! — powiedział spokojnie i wyraźnie. Czuł, jak serce mu przyspiesza. Głos stał się nieco mniej głęboki niż zwykle. — Słuchajcie mnie, to przeżyjemy wszyscy! Policja już jedzie. Słuchajcie, i wtedy wszyscy żywi wrócimy do bliskich. Dziewczyny miały łzy w oczach, były przerażone, ale żadna się nie odezwała. Chciał je uspokoić, ale sam czuł, jak drży mu lewa dłoń. Nie był pewien, czy wszystkie wrócą całe. Nie był nawet pewien, czy on wyjdzie z tego żywy. Jeżeli się podobało, Proszę o lajka i subskrypcję. Pozdrawiam, Bruno Siak.